I oddaję głos naszemu szanownemu prelegentowi. Dzień dobry Państwu, witam. Kłaniam się Państwu. Dziękuję za bycie na przybycie. Pozwolę sobie usiąść z przyczyn technicznych, ponieważ nasze spotkanie jest nagrywane, jest także relacja na żywo. Miło mi gościć ponownie w gościnnym mieście Krakowie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję za liczną obecność. Spotykamy się w czasie bardzo szczególnym. Jest to czas przesilenia geopolitycznego. Kiedy ostatnim razem gościłem tutaj w Krakowie, był to Klub Myśli Polskiej w Krakowie, spotykaliśmy się w nieco innych okolicznościach. To znaczy spora część osób wówczas zgromadzonych przejawiała dosyć dużą nadzieję na to, że uda się uniknąć najgorszego, uda się uniknąć katastrofy geopolitycznej, uda się zjednoczyć, dokonać pewnego zjednoczenia, szerokiej platformy ugrupowań, które mogłyby zatrzymać negatywne trendy, które obserwowaliśmy. Dziś myślę, że pesymistów jest znacznie więcej niż optymistów, aczkolwiek będę oczywiście Państwu wdzięczny za także optymistyczne wypowiedzi, optymistyczną narrację. Niemniej jednak ja z natury jestem realistą i bliżej mi do pesymizmu niż do optymizmu. Dziś przyjmiemy sobie taką prostą formułę, która zawsze się sprawdza, albo prawie zawsze, czyli najpierw ja będę mówił, prelekcja pod tytułem Geopolityka, Bezpieczeństwo Polski, Anno Domini 2024, a konkretnie 9 kwietnia 2024 roku, bo pewne procesy są niezwykle dynamiczne, a następnie przejdziemy do pytań, czyli do tej części, którą ja najbardziej lubię i wiem, że Państwo również sobie ją cenicie, zatem nie przeciągając, gdyby były także oczywiście jakieś pytania tutaj z internetu, wiem, że jest transmisja na żywo, jest redaktor Kamil Klimczak z nami, także bardzo proszę także ewentualnie o przygotowanie kilku takich pytań, można je podać tutaj na kartce Krzysztofowi. Dziękuję Krzysztofowi za organizację i przechodzimy, Szanowni Państwo, do tematu dzisiejszego spotkania. Geopolityka, a bezpieczeństwo Polski. Zacznę nieco nietypowo, aczkolwiek nietypowo to znaczy w sposób inny niż ma to miejsce w mainstreamie, w głównym nurcie. Mówiąc o geopolityce, najczęściej myślimy w kategoriach sojusznik, przeciwnik. Bardzo nieadekwatne określenie, ponieważ w geopolityce nie ma wiecznych sojuszy, nie ma przyjaciół, nie ma wrogów, nie ma wiecznych przeciwników. Są wieczne interesy, ale interesy również się zmieniają, mają naturę dynamiczną. Mają naturę dynamiczną. A zatem powstaje fundamentalne pytanie zadawane przez Polaków od wieków. Kto jest największym wrogiem Polski? Kto, kogo, jakie państwo, czy też jakie środowiska międzynarodowe możemy uznać za największego przeciwnika istnienia niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej? Od czasu publikacji Adolfa Bocheńskiego dominuje narracja, zwłaszcza tu w Krakowie, że Polska jest zdeterminowana geograficznie. Chociaż tutaj posłużyłem się pewnym dużym uproszczeniem. Mówię, ponieważ mam przyjemność i zaszczyt być absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzeczywiście podczas toku moich studiów, a miałem przyjemność także chodzić na wykłady i na seminarium, takie można powiedzieć z wolnej stopy u profesora Andrzeja Nowaka, ta narracja była zawsze bardzo mocno jednostronna. Czyli największym wrogiem, zdaniem sporej części establishmentu III Rzeczpospolitej, jeśli nie grubej większości, jest
Rosja. Jest rosyjski ośrodek państwowy, który miał różne formy w trakcie swoich dziejów, ale mniej więcej od czasu, jak mówią tacy profesorowie, jak profesor Andrzej Nowak, od czasu, powiedzmy, wieku XV, Rosja jest tym jednym z najważniejszych, Moskwa ówcześnie najważniejszych wrogów państwowości Polski, czy wtedy polsko-litewskiej. Natomiast patrząc na współczesną geopolitykę, na współczesne uwarunkowania sił i interesów, czyli patrząc z punktu widzenia geopolityki, w moim najgłębszym przekonaniu największym wrogiem istnienia niepodległego państwa polskiego są Niemcy. Są Niemcy. I postaram się to uargumentować. Ale nie tylko, szanowni państwo. Uważam, że w gronie największych wrogów istnienia dzisiejszej Polski, w tych granicach, w których jesteśmy, jest również nacjonalistyczny czynnik ukraiński. I perspektywa sojuszu niemiecko-ukraińskiego spod znaku radykalnego nacjonalizmu, żeby nie powiedzieć szowinizmu, jest dzisiaj jednym z największych zagrożeń dla istnienia niepodległego państwa polskiego. Ale to oczywiście nie jedyne zagrożenie, ale warto na samym wstępie już to wyartykułować. Nie Rosja, a Niemcy są największym zagrożeniem dla istnienia niepodległego państwa polskiego. Wynika to z kilku względów, ale nie będziemy robić z tego wykładu geopolitycznego, wykładu historycznego. Powiem tylko o tych koncepcjach, które dziś obserwujemy, czy obserwujemy je od ponad 20 lat. 1 maja bieżącego roku będziemy obchodzić przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej. Unia Europejska, do której Polska wstępowała w 2004 roku, to zupełnie inny twór. Patrząc na hegemonię Niemiec w Europie i patrząc na zabiegi o federalizację Unii Europejskiej, należy dzisiaj jasno i twardo powiedzieć: federalizacja Unii Europejskiej to jest koniec istnienia niepodległej, w pełni suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. I choćby tylko i wyłącznie z tego względu, dzisiaj czynnik niemiecki w Europie jest czynnikiem o wiele bardziej groźnym i o wiele istotniejszym z punktu widzenia geostrategicznego niż czynnik rosyjski. Z czego zatem wynika straszenie nas Rosją i tego, że właściwie który kanał głównych mediów, telewizji, czy także mediów tak zwanych nowoczesnych byśmy nie otworzyli, tam mówi się o perspektywie wojny z Rosją, mówi się już wprost o perspektywie dwuletniej, trzyletniej, powstają książki na ten temat, powstają artykuły, powstają symulacje, mówią o tym bardzo ważni wojskowi, jak szef, bardzo ważni wojskowi, ale także urzędnicy, jak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Siewiera, o wdeptaniu Putina w ziemię, prezydenta Federacji Rosyjskiej powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia i nie był to, jak się wydaje, incydentalny wyskok, tylko przedłużenie pewnej narracji. Tutaj warto na marginesie wspomnieć, że jedyną partią polityczną w Polsce, która złożyła oficjalne zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Szymona Hołowni, za aż 3 paragrafów złożyła Bezpieczna Polska. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, widzimy, szanowni państwo, że wzrasta narracja prowojenna. I nie jest to żaden przypadek. Kampania pod tytułem "To nie nasza wojna", którą rozpoczęliśmy w lutym ubiegłego roku, można powiedzieć sensu largo, na dużą skalę kampania, która odbiła się szerokim echem w mediach. Staliśmy się obiektem jako polski ruch antywojenny, no właściwie frontalnego ataku przez media głównego nurtu. Mówiłem o tym podczas ubiegłorocznego spotkania tutaj w Krakowie. Nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa, ponieważ Polska jest traktowana przez mocarstwa anglosaskie jako zderzak strategiczny. W myśl koncepcji George'a Friedmana, chociażby to jest jeden z wielu oczywiście strategów, Polska ma pełnić rolę tak zwanego kordonu sanitarnego między Rosją a Niemcami, a w sytuacji potrzeby strategicznej, wielkiej strategii Stanów Zjednoczonych, ma służyć jako bezpośredni czynnik oddziaływania na Rosję, bezpośredni czynnik osłabiania Rosji.
I widzimy już, szanowni państwo, po 25 lutego bieżącego roku, czyli po bardzo ważnym artykule w amerykańskim dzienniku New York Times, że Ukraina została przekształcona w jeden wielki, można powiedzieć, poligon wywiadowczy, czy też jeden wielki obszar, areał wywiadowczy do prowadzenia działań hybrydowych przeciwko Federacji Rosyjskiej. W największym skrócie, o czym mówiła publikacja New York Timesa, o tym, że Amerykanie i Anglosasi, a konkretnie MI6 i CIA, stworzyły 12 potężnych baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy przy zgodzie jej władz, przy zgodzie jej struktur siłowych do operowania przeciwko Federacji Rosyjskiej. To rzuca zupełnie nowe światło, w sensie dowodów, twardych dowodów, na decyzję Władimira Putina, na to, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku. I tutaj z przyczyn oczywistych podkreślę, że w żaden sposób nie usprawiedliwiam żadnych działań rosyjskich, nie jestem tutaj adwokatem Rosji i nie usprawiedliwiam żadnych działań zbrojnych na arenie międzynarodowej, ale ten sam fakt każe się przyjrzeć bliżej decyzji Federacji Rosyjskiej. No bo wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, sytuację a rebours, sytuację na opak, że to Rosja i Chiny tworzą 12 baz wywiadowczych na terytorium Kanady bądź Meksyku w celu prowadzenia działań hybrydowych przeciwko Stanom Zjednoczonym. Jak Waszyngton by wtedy zareagował? Czy czasem nie doszłoby do kolorowej rewolucji w Meksyku, interwencji specjalnej operacji wojskowej w Kanadzie w obronie demokracji, praw człowieka? To są pytania retoryczne. Pamiętamy kryzys kubański roku 1962. Pamiętamy, jakie było tego zarzewie. Przybliżanie się, prawda, baz z jednej strony natowskich, jeżeli chodzi o Turcję, rozmieszczenia rakiet pośredniego zasięgu w Turcji, z drugiej strony rakiety na Kubie, czyli generalnie łamanie zasady równowagi sił. I to jest clue do odpowiedzi o bezpieczeństwo państwa polskiego. To znaczy, nie państwo polskie nie będzie bezpieczne, mając 300-tysięczną armię, jak chciałby tego minister Mariusz Błaszczak, mając półmilionową armię, milionową, 1,5-milionową, możemy sobie mnożyć te liczby. Kwestia liczebności armii, liczebności czołgów, liczebności samolotów nie jest wprost proporcjonalna do kwestii bezpieczeństwa. Przekonały się o tym władze II Rzeczpospolitej w roku 1939. Miarą bezpieczeństwa jest takie oddziaływanie dyplomatyczne i za pomocą służb specjalnych, aby tworzyć zasadę równowagi sił, czyli mądra polityka zagraniczna, polityka wielowektorowa, polityka grania na wielu fortepianach, polityka umiejętnego balansowania jest o wiele większym gwarantem bezpieczeństwa niż 2-milionowa armia. I tu musimy sobie jasno tę sprawę postawić. W interesie Stanów Zjednoczonych, w interesie Wielkiej Brytanii jest przekształcenie Ukrainy i Polski w zderzak strategiczny. My jako, nazwijmy to, zwykli ludzie, którzy nie mają dostępu do materiałów pogłębionych, do źródeł klasyfikowanych, do materiałów z gryfem jakiej niejawności, czy to będą poufne, zastrzeżone, tajne czy ściśle tajne, operujemy na podstawie pewnej analizy tego, co widać. Natomiast to, co już można powiedzieć po doświadczeniu lat 2003-2005, to fakt, że Polska jest głęboko, ale to głęboko uzależniona od Stanów Zjednoczonych i nie bójmy się tego powiedzieć, ma status wasalny. Polska od lat 2003-2005 ma absolutnie status wasalny, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście brak tych źródeł pogłębionych każe nam stosować pewną ostrożność, ale jako hipotezę badawczą spokojnie możemy powiedzieć, że przełom lat 80. i 90. to jest głębokie podporządkowanie tak zwanych
cywilnych służb specjalnych przez CIA. Mówimy o służbach specjalnych w Polsce. Opisywali to niektórzy badacze Instytutu Pamięci Narodowej. Ja wielokrotnie cytowałem książkę Koniec Imperium MSW. Polecam Państwu, kto jeszcze się nie zapoznał, debatę na IPN TV, czy wywiad cywilny PRL został podporządkowany przez CIA. Natomiast lata 2003-2005, czyli tajne więzienie CIA w ośrodku kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach, to jest naplucie nam wszystkim w twarz, jako Polakom. To jest zdeptanie, zniszczenie konstytucji, to jest zniszczenie suwerenności państwa polskiego i trzeba o tym mówić głośno. Stało się to wszystko, ponieważ nie przeprowadzono opcji zero w służbach specjalnych. Ci sami wasale, ci sami lokaje, którzy wieszali polskie interesy na klamce w Moskwie, zaczęli je wieszać na klamce w Waszyngtonie, w Londynie czy w Tel Awiwie. A oczywiście od 2004 roku także w Brukseli. I musimy sobie, szanowni państwo, tutaj zdawać sprawę z tego, że Polska dzisiaj jest tak głęboko podporządkowana interesom Stanów Zjednoczonych, że nie mamy nawet świadomości tego, jak głęboko sięgają macki amerykańskich służb specjalnych, patrząc na umowę o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej, którą podpisał Mariusz Błaszczak, umowę, której nie można wypowiedzieć od tak, trzeba odczekać 2 lata, ponieważ Amerykanie zainwestowali także polskimi rękami z naszych kieszeni, z kieszeni polskiego podatnika, zainwestowali ogromne środki na infrastrukturę logistyczną, na infrastrukturę przerzutową, jeśli chodzi o wojska na terytorium, nie jest kwestią zamkniętą w moim głębokim przekonaniu. Być może za jakiś czas dowiemy się z kolejnego artykułu w New York Timesie o kolejnych bazach w tej części świata, właśnie Centralnej Agencji Wywiadowczej czy MI6. I wcale bym się tutaj nie zdziwił, ponieważ tematu tajnych więzień CIA w Starych Kiejkutach i w Rumunii nikt nie porusza, wszyscy się na polskiej scenie politycznej także tego boją. Kwestii opcji zero w służbach specjalnych praktycznie po roku 1989 nie ruszyła żadna poważna siła polityczna. Mówimy o opcji zero en bloc całościowej, czyli wycięciu tych wszystkich, którzy wieszali rację stanu Rzeczypospolitej na klamkach w innych stolicach. I to jest jeden z największych problemów tak zwanej III Rzeczypospolitej, naszej ojczyzny tak umęczonej, tak dzisiaj uwikłanej w interesy wielkich graczy. To jest ten potężny problem, że dzisiaj każdy profesor uniwersytetu, każdy polityk w Sejmie 10, 20 razy zastanowi się, zanim zajmie na Ukrainie. O tych wszystkich naciskach, zastraszeniach my doskonale wiemy. W polskim ruchu antywojennym, wiemy w bezpiecznej Polsce, wiemy w głosie silnej Polski. Dlatego powiedzieliśmy dość. Czas najwyższy przestać się przyglądać pchaniu nas do cudzej wojny. Dzisiaj żadna wojna nie jest nasza. Żadna. Ani ta na Bliskim Wschodzie, ani ta na Indo-Pacyfiku potencjalna, ani ta na Ukrainie. Czas przestać się przyglądać, czas jasno powiedzieć, że dzisiaj podstawowym gwarantem bezpieczeństwa nas wszystkich jako Polaków jest natychmiastowa normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. W naszym dobrze pojętym interesie jest mieć takich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, którzy powiedzą weto dla projektu federalizacji Unii Europejskiej. Tacy, którzy będą głosem silnej Polski, a nie głosem słabej Polski, Polski ukorzonej, Polski uległej wobec środowisk. Widzimy jakich środowisk? Środowisk wysuwających roszczenia wobec państwa polskiego. Dlaczego
w mediach głównego nurtu? Dlaczego w establishmencie III Rzeczpospolitej twardo nie powiedziano stop roszczeniom żydowskim, stop roszczeniom o tak zwane mienie bezspadkowe? Dlaczego politycy głównego nurtu w swojej większości, nie wszyscy oczywiście, ale w większości boją się, chowają uszy po sobie? Dlaczego tłumaczą się stronie izraelskiej, stronie, jeżeli chodzi o środowiska Żydów w Ameryce, tak? Dlaczego dzisiaj żadna licząca się siła polityczna w parlamencie przy ulicy Wiejskiej nie chce opcji zero w służbach specjalnych, nie chce wyjaśnienia złamania konstytucji z lat 2003-2005? Warto sobie na te pytania zadać odpowiedź. I dzisiaj stoimy w absolutnie kluczowym momencie historii, bo z jednej strony mamy potężną eskalację w relacjach z Federacją Rosyjską, z Republiką Białoruś, z drugiej strony mamy projekt federalizacji Unii Europejskiej, który pociąga za sobą nie tylko to, o czym mówi się tak ochoczo ostatnio, Zielony Ład, 15-minutowe miasta, parę innych kwestii. Ale pamiętajmy, że przekształcenie Unii Europejskiej w państwo o charakterze federacyjnym to jest absolutny koniec polskiej suwerenności. Nie będziecie państwo mieli nic do powiedzenia w polskich sądach, bo będą o wszystkich najważniejszych kwestiach decydować sądy europejskie. Będzie o wychowaniu, edukacji polskiej młodzieży, polskich dzieci decydować urzędnik w Brukseli. Będziemy mieli do czynienia z sytuacją prostej transmisji wszelkiego rodzaju dewiacji, które dzisiaj obserwujemy w programach nauczania i wychowania w krajach Unii Europejskiej, gdzie próbuje nam się wmawiać, że nienormalne jest nazywanie mamy mamą, taty tatą, tylko trzeba mówić rodzic A, rodzic B, a niedługo może rodzic C. Że nienormalne jest mówienie, że istnieje płeć żeńska i męska, tylko że istnieje rzekomo sto kilkadziesiąt płci. My traktujemy to w naszym środowisku intelektualnym jako aberrację umysłową, jako zidiocenie, jako coś, co jest po prostu szaleństwem. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w głównym nurcie polityki europejskiej od dawien dawna, od czasów jeszcze Antonio Gramsciego i tej koncepcji marszu przez instytucje, te środowiska lewackie, te środowiska, które wprost prowadzą transmisję marksizmu kulturowego, przyjęły zasadę, ideę okna Overtona. To jest idea tak zwanego poszerzania, jak mówią marksiści kulturowi, poszerzania dyskursu społecznego. Czyli mamy sytuację, w którym jakiś pogląd jest absolutnie nie do przyjęcia, jest absolutnie nieakceptowalny, tak jak 50 lat temu, powiedzmy, manifestowanie się homoseksualistów na ulicach było czymś absolutnie nieakceptowalnym, wykraczającym poza jakiekolwiek normy. Następnie w wyniku właśnie masowej indoktrynacji, broni masowej dezinformacji zaczęto zmiękczać tę strukturę przyjmowania, tę strukturę percepcji danej informacji, operując na zasadzie tak zwanego kształtowanego odbioru, gdzie ten pogląd, na przykład manifestowanie się homoseksualistów na ulicy, był już poglądem radykalnym. Nie poglądem, który budził całkowity brak akceptacji, ale było to coś bardzo radykalnego. Natomiast doszliśmy do sytuacji, w której dziś w Polsce jest to akceptowalne, w niektórych środowiskach tak zwanych postępowych, pseudopostępowych, jest to nazywane poglądem rozsądnym, a na Zachodzie są to wytyczne. Wytyczne. Popularnie, publicystycznie bardzo często nazywa się tę ideę Overtona metodą powolnego gotowania żaby. Żaba nawet nie wie, zanurza się ją w zimnej wodzie, oswaja z stopniowym wzrostem temperatury, po czym żaba zostaje ugotowana bez cienia sprzeciwu. To jest ta zasada. Gdybyśmy żabę wrzucili do wrzątku, wyskoczyłaby z tej wody. Natomiast powoli przez
długi czas gotowana, stopniowo podnosząc temperaturę, stopniowo podnosząc tę poprzeczkę, następuje powolne ugotowanie żaby. I z tym, szanowni państwo, mamy do czynienia. Postępujący konsumpcjonizm, postępujące wygodnictwo, które widzimy także po wynikach wyborów zeszłorocznych parlamentarnych czy tegorocznych już samorządowych, jako żywo przypomina eksperymenty społeczne, inne eksperymenty, to takie jak eksperyment Kelhuna. Część z państwa wie o tym eksperymencie z myszami, tak? Lata 68-72, wielokrotnie powtarzany eksperyment. Jeżeli wyeliminujemy wszystkie zagrożenia z danego środowiska, z danej populacji osobniczej, stworzymy super dobrobyt, warunki, można powiedzieć, perfekcyjne, tak naprawdę to społeczeństwo wymiera, tak jak ta populacja myszy, nie mając żadnych wyzwań, nie mając żadnych, mając właśnie przyzwolenie, taki permisywizm na szeroko pojęty konsumpcjonizm. I tutaj dotykamy kolejnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego, jakim jest uderzenie w suwerenność kulturową. To jest to dokładnie, o czym mówię. My oczywiście możemy sobie wyobrażać perspektywę, o której mówi dr Jacek Bartosiak i jego firma Strategy and Future, pan Marek Budzisz, inni współpracownicy tej grupy, którzy mówią o, przedstawiają wizję wojny z Rosją, wojny nieuniknionej. Natomiast, szanowni państwo, nie trzeba żadnej wojny, żadnych czołgów w sytuacji, kiedy Polacy dobrowolnie pozbawią się swoich fundamentów cywilizacji. I widać to na naszych oczach, tak jak zdewaluowano na uniwersytetach pojęcie prawdy. Ja przypominam sobie wykłady z metodologii historii tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim, a tu mówimy o początku XXI wieku, lata 2000-2005, i już wtedy niezwykle modni postmoderniści. Praktycznie cały wykład metodologii nauk historycznych oparty o amerykański postmodernizm. I patrząc na ten cały przedział czasu 24 lat, minie 24 lata, kiedy zacząłem studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, widzę, jakie spustoszenia postmodernizm i marksizm kulturowy po prostu zrobiły na polskich uniwersytetach, także na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeżeli kogoś z państwa jeszcze dziwi to, że w różnego rodzaju kwestionariuszach elektronicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim można wpisywać inną płeć niż męską i żeńską, no to macie państwo odpowiedź dlaczego. Bo zaczęto od niszczenia pojęcia prawdy, niszczenia kategorii prawdy, która jest fundamentem nauki, jakiejkolwiek nauki, ale także powinna być fundamentem działań politycznych, mądrych, rozumnych, fundamentem działań racjonalnych. Skoro zlikwidowano kategorię prawdy, usunięto ją, doprowadzono do jej rozmycia, to zaatakowano rodzinę. Zaatakowano rodzinę, a skoro zaatakowano rodzinę i można było wprowadzić do tego dyskursu, jak mówią marksiści kulturowi, pojęcie rodziny patchworkowej, wolnych związków jako równorzędnych, a może nawet korzystniejszych niż małżeństwa, zaatakowano koncepcję płci, czy koncepcję, zaatakowano w ogóle płeć biologiczną. No i to jest ostatni element właściwie, bo jeżeli zgodzimy się na to, na tę aberrację myślową, jeszcze możemy póki co o tym mówić, bo nie jesteśmy na etapie wytycznych, ale już na polskich uczelniach są takie wytyczne, to właściwie trafiamy do cyfrowego obozu koncentracyjnego. Brakuje tylko domknięcia systemu, a domknięciem systemu będzie wszechobecny monitoring wizyjny wszędzie, na klatkach schodowych, na półpiętrach. Ja pochodzę i mieszkam z Częstochowy, wywodzę się z robotniczej dzielnicy Raków i jakież było moje zdziwienie, kiedy jakieś 10 lat temu na klatkach schodowych na częstochowskim Rakowie przy Alei Pokoju zaczęto montować monitoring wizyjny na poszczególnych półpiętrach. Coś absolutnie nie do pomyślenia w latach 90., a przecież to tak nie tak dawno temu, można byłoby powiedzieć. Sytuacja, w której będziemy punktowani, będziemy mieć indywidualne ratingi,
czy jesteśmy politycznie poprawni, czy politycznie niepoprawni, czy bank może nam udzielić kredytu, czy nie, czy możemy wypłacić gotówkę z bankomatu, czy nasz rating jest może za niski. Ta wizja to nie jest science fiction. To przerabialiśmy już w latach 2020-2022. I tutaj dotykam kolejnej kwestii, odnosząc się do okna Overtona, do metody gotowania żaby. Wielokrotnie o tym procesie mówię, ponieważ o nim się zbyt mało mówi w mediach głównego nurtu. O procesie sekurytyzacji, kiedy jakieś obiektywnie istniejące zagrożenie media głównego nurtu traktują nagle jako centralny problem bezpieczeństwa, który służy do ograniczania praw obywatelskich. Spójrzmy, co się stało po roku 2001. Terroryzm, kwestia terroryzmu stała się najważniejszym problemem badawczym w kwestiach bezpieczeństwa. Każda strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej od 2001 roku była poświęcona w bardzo dużej mierze terroryzmowi. Wszystkie inne kwestie były drugo, trzeciorzędne. A przecież gdybym zadał Państwu pytanie, ilu Polaków w Polsce, na terytorium naszej ojczyzny zginęło w islamskich zamachach terrorystycznych, no to odpowiedź byłaby tylko jedna. Zero. Więc nie jest to problem, centralny problem bezpieczeństwa. O ile osób ginie tygodniowo, przez jeden weekend, podczas trwania akcji Znicz na polskich drogach. To jest o wiele większy problem bezpieczeństwa, ale proszę zobaczyć, jak machina propagandowa, ponadnarodowa uczyniła z zagrożenia terrorystycznego centralny problem bezpieczeństwa, dzięki czemu zaczęto nas bardzo mocno inwigilować elektronicznie, zaczęto bardzo dokładnie sprawdzać na lotniskach, zaczął się cały boom na monitoring wizyjny, tak zwany outdoorowy, czyli ten na ulicach, czyli monitoring szpiegowania obywateli. Drugi przykład, długo nie trzeba szukać, daleko nie trzeba szukać, lata 2020-2022, koronawirusy istniały. Weźcie Państwo podręcznik do wirusologii z lat 70., 80., opisane są koronawirusy. Nagle się okazuje, że jeden z ich szczepów, SARS-CoV-2, jest tak śmiertelnie niebezpieczny, że należy zamknąć gospodarkę, pozamykać szpitale, pozamykać służbę zdrowia, pozamykać państwo, pozamykać biznesy ludzi, zamknąć ludziom dostęp do służby zdrowia. Ponad 200 tysięcy ponad normatywnych zgonów w Polsce. 200 tysięcy ludzi, ponad 200 tysięcy, grubo ponad, zginęło przez te ograniczenia. I nie ma dzisiaj winnych. Sytuacja, w której ile biznesów padło? Zamknięto. My dzisiaj wszyscy płacimy za to cenę, za cyfrowy dodruk pieniądza. Ta inflacja to nie jest żadna putinflacja, jak próbował przekonywać Mateusz Morawiecki, tylko to jest wynik dodruku pieniądza, a ściślej rzecz biorąc cyfrowej kreacji tego pieniądza. I przykład trzeci to oczywiście zagrożenie ze strony tego złego Putina, który nie ma nic innego do roboty, tylko chce przyjechać i okupować Polskę, tak? Jak i musimy, mówiąc oczywiście, zdaje się na pewien sarkazm, na pewną ironię, ale ta narracja rządowa jest taka, że trzeba pomagać Ukrainie, bo jak nie będziemy pomagać Ukrainie, to wojska rosyjskie będą przy granicy z Polską. No to tylko skończony kretyn może uwierzyć w to, mając do dyspozycji atlas, mapę, wszechobecną, dostępną mapę Europy Środkowej. Wojska rosyjskie są przy granicy z Polską. Od kiedy? No to elementarna znajomość historii wystarczy. Polska ma ponad 600-kilometrową granicę z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Rosja ma przy granicy z Polską i rakiety z głowicami atomowymi, i czołgi, i samoloty, i bombowce strategiczne w każdej chwili mogą się tutaj znaleźć. Nie potrzeba było Putinowi zaczynać wojny na Ukrainie, żeby jego wojska znajdowały się przy granicy z Polską. Prawda? Więc mamy sytuację nakręcania pewnej spirali propagandy. I czy wojna jest dzisiaj niemożliwa? No niestety jest możliwa. Ale nie dlatego, że Putin nie ma co robić, tylko dlatego, że została złamana zasada równowagi sił. I mówiłem o tym wielokrotnie powoływałem się także w tej sali, w tym miejscu, a na profesora chociażby Johna Mearsheimera, czyli na jednego z amerykańskich klasyków współczesnego realizmu.
I szanowni państwo, kończąc, w tej sytuacji, mając tak wielkie zagrożenia ze strony także, nie bójmy się tego powiedzieć, rosnącego nacjonalizmu niemieckiego, patrząc na takie ugrupowania jak AfD, patrząc na rosnący nacjonalizm ukraiński, patrząc na zbliżanie się tych nacjonalizmów w Berlinie i w Kijowie, a właściwie w Berlinie i we Lwowie, dzisiaj warto byłoby powiedzieć, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są dzisiaj perspektywy dla państwa polskiego. Bo ja nie mam co do tego większych wątpliwości, że Ukraina tę wojnę już przegrała. I nie mam co do tego większych wątpliwości, że w Kijowie, we Lwowie, w innych miastach ukraińskich znajdzie się całkiem sporo polityków, byłych wojskowych, byłych bądź obecnych przedstawicieli służb specjalnych, którzy oskarżą o klęskę w wojnie z Rosją nie Berlin, nie Waszyngton, nie Londyn, ale Warszawę, Polskę, nas jako roszczeniowa postawa Wołodymyra Zełenskiego, te ciągłe daj, 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 które słyszymy ze strony ukraińskiej, to będzie tylko i wyłącznie narastać. Mieliśmy próbkę wielokrotnie zachowania Zełenskiego na forum ONZ, zachowania w relacjach z przywódcami innych państw, jak traktuje Polskę i Polaków. Zbigniew Parafianowicz, jeden z dziennikarzy, napisał książkę Polska na wojnie. Zestaw wywiadów z urzędnikami, z oficjelami III Rzeczpospolitej, która jeśli jest w połowie tylko prawdziwa, a nie mam podstaw, żeby zarzucać publiczne kłamstwo redaktorowi skądinąd poczytnych i poczytnych periodyków, to naprawdę jest źle, szanowni państwo. Z tej publikacji wynika jasno, że elity ukraińskie traktują elity, establishment III Rzeczpospolitej jako łochów. Po ukraińsku łoch to jest frajer. To jest najgorszy naiwniak, który oddał ostatnią koszulę i nie ma nic w zamian. Bo tak jest, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Polska oddała setki ton, tysiące ton sprzętu, czołgów, bojowych wozów piechoty, artylerii, amunicji, karabinków, samolotów i tak dalej. Orlen oddał za darmo praktycznie mnóstwo paliwa Ukrainie. My wszyscy zapłaciliśmy i płacimy jeszcze przynajmniej do 30 czerwca tego roku za socjal dla Ukraińców. A przecież słyszymy o tych przypadkach, kiedy Ukraińcy ze wschodu migrowali do zachodniej Ukrainy, gdzie nie toczą się bezpośrednie działania wojenne. Tam wynajmowali od tych zachodnich Ukraińców mieszkania, domy, a zachodni Ukraińcy, Ukraińcy z zachodu przyjeżdżali do Polski po socjal, wyciągać tutaj socjal. Ile takich przykładów zostało nagłośnionych w lokalnych mediach czy w mediach niezależnych. A to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Mamy sytuację, w której bezpieczeństwo państwa polskiego jest bezpośrednio zagrożone przez naiwność, przez ciężkie frajerstwo elit rządzących. Ale jest to także frajerstwo sponsorowane, niestety. Mówię to z bólem serca, ale tak jest, że III Rzeczpospolita wyrosła na zgniłym korzeniu. I jeżeli dzisiaj nie rozpoczniemy pracy u podstaw, nie zaczniemy przesuwać okna Overtona, my jako nasze środowisko intelektualne, to skończymy jak ta ugotowana żaba. Bo dzisiaj, gdybym państwu powiedział, że my zdobędziemy 51% mandatów przysługujących Polsce, tak? Z 53, to bym skłamał. Ale to jest marsz, który należy dzisiaj rozpocząć. Marsz, czyli czas powiedzieć dość. Czas powiedzieć temu dość. My musimy dzisiaj powiedzieć stop federalizacji Unii Europejskiej. My dziś musimy powiedzieć stop ukrainizacji Polski. Ale żeby to powiedzieć, musimy zacząć od fundamentów, czyli od powiedzenia stop amerykanizacji Polski. Opcja zero w służbach specjalnych. To jest fundament, bez którego nie pójdziemy dalej.
Następny krok, normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Pokazał Viktor Orban, że można. Można na Węgrzech, można na Słowacji. Pokazał Robert Fico, że można? Można. To dlaczego nie można w Polsce? Dlatego tak ważne jest, szanowni państwo, aby w tym wyścigu, który będzie miał swój finał, przynajmniej w Polsce, 9 czerwca, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego, aby Polska miała głos silnej Polski, aby głos silnej Polski wybrzmiewał w Parlamencie Europejskim, abyśmy byli przy tym stoliku, gdzie będą podejmowane decyzje, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. Bo czas rozważyć polexit, ale nie polexit na rympał, nie polexit robiony hurra, jakoś to będzie, tak? Tylko polexit robiony mądrze. Istnieją siły polityczne, także niektórzy politycy w parlamencie przy ulicy Wiejskiej, którzy chodzą z transparentami polexit, ale ci sami politycy, którzy tak dumnie obnoszą się z napisem polexit, boją się powiedzieć jednej rzeczy. Fundamentem i możliwością polexitu jest normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Nie ma żadnego polexitu, który ocali polską niepodległość i suwerenność bez normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. Każdy polityk, który państwo tak powie, zwyczajnie kłamie albo nie ma elementarnego pojęcia na temat geopolityki. Dlatego my jako Komitet Wyborczy Wyborców Głos Silnej Polski, który tworzą partia Bezpieczna Polska, której mam przyjemność i zaszczyt być prezesem, partia Front Krzysztofa Tołwińskiego oraz Watacha Głosu Obywatelskiego, której szefem jest Andrzej Poneta, mówimy głośno i wyraźnie. Czas rozważyć polexit. Nie dla federalizacji Unii Europejskiej, nie dla genderyzacji naszego społeczeństwa, tak dla normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. Normalizacja relacji z Rosją i Białorusią to jest tani prąd, gaz, to jest tanie paliwo. Jesteśmy za gotówką, jesteśmy za złotówką, bezwzględnie. Własna waluta i dostęp do gotówki bez żadnych limitów, bez żadnych bankowych ograniczeń. Mówimy głośno i wyraźnie, stop WHO, nie dla międzynarodowego traktatu pandemicznego, nie dla eksperymentów medycznych na naszych dzieciach, na naszych bliskich i na nas samych. Mówimy Polak w Polsce gospodarzem, a nie inny naród. W Konstytucji wyraźnie jest zapisane, kto jest suwerenem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego wszystkich państwa, którzy podpisujecie się pod tymi postulatami programowymi, zachęcam po pierwsze do wsparcia podpisami okręgowych list kandydatów Głosu Silnej Polski. Zachęcam do włączenia się w działania polityczne. Czas powiedzieć stop siedzeniu w miejscu. Warto powiedzieć dość. Warto uderzyć pięścią w stół i także jeszcze przed wyborami 1 maja pojawić się w Warszawie. Ale nie na pochodzie czerwonym, ale na pochodzie biało-czerwonym. Na Marszu Pokoju, robionym po raz kolejny przez środowiska takie jak Polski Ruch Antywojenny, Front, Watacha Głosu Obywatelskiego, ale także wiele innych środowisk będzie zaproszonych ponad podziałami. Powiedzmy wyraźnie, to nie nasza wojna. Nie damy wystawić naszych dzieci na bomby. Żadne bomby. Nie ma prawa nikt z naszych dzieci ani z nas robić mięsa armatniego. Dlatego to jest tak ważne, aby tej władzy, takim ludziom jak Hołownia powiedzieć, Hołownia w kamasze, a nie dzieci nasze. Dlatego to przyzwolenie społeczne, które czuje establishment III Rzeczpospolitej, musi się skończyć. Z tego miejsca, ponieważ mamy transmisję na żywo, gorąco apeluję do przywódców innych formacji politycznych, innych ruchów społecznych. Jeszcze jest czas. Zjednoczmy się, stwórzmy jeden komitet, który mówi wprost polexit, który mówi wprost normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Jeszcze nie jest za późno. Dziękuję państwu bardzo.
Panie doktorze, serdeczne dzięki za tak cenne słowa, za ten wspaniały wykład, który jest bardzo dostępny tak dla nas wszystkich, takim prostym językiem sformułowany. No i tak, słuchajcie, niech po prostu ta energia i ten zapał doktora Sikorskiego nie pójdzie na marne. Niech to nie zostanie tak, że posłuchajcie, było miło i fajnie, idziemy do naszych obowiązków i tyle. Teraz tak naprawdę jest ta szansa, żeby właśnie wesprzeć te idee, te pomysły. To, że wspomniał doktor Sikorski, zbieramy podpisy na listę na wybory do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Głos Silnej Polski i nie mamy dużo czasu, bo już w czerwcu są wybory. Do ponad 20 kwietnia chcielibyśmy zebrać te wszystkie podpisy. Podpisów trzeba zebrać mnóstwo. I tu mam przygotowane dla Państwa listy. Można się podpisać, po pierwsze. Po drugie, można wziąć ze sobą w rodzinę, do przyjaciół, do znajomych. A poza tym jest jeszcze taka możliwość, żeby zachęcać osoby, które chciałyby pracować w takiej komisji wyborczej w czerwcu. I jako po prostu osoby liczące głosy, siedzące w tej komisji. I w ten sposób również zachęcać ich do sympatyzowania z nami, do zbiórki podpisów. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy właśnie do tych pytań, zapewne jest ich bardzo wiele. Na szczęście mamy trochę czasu, proszę się nie obawiać. Mam nadzieję, że również Państwo zarezerwowali sobie troszkę tego czasu na dzisiejszy wieczór. Tutaj są te listy. Nie będę teraz rozdawał między każdym, tylko przejdź tu tutaj. Tutaj jest rozłożę. I tak. Jeszcze jedna taka prośba. Posłałem listę, żeby się wpisywać. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu. To jest pomocne w sytuacji właśnie, gdy mam jakąś prośbę do Państwa, chciałbym się zwrócić o szczególną pomoc, a na przykład kontakt mailowy jest słabszy. I jeszcze jedna kwestia. Byłbym Państwu bardzo wdzięczny, jeśli już na odchodnym, kto może wesprzeć po prostu to, żeśmy dzisiaj wynajęli tą salę, ja z własnych środków to pokryłem, gdyby to mogło się to troszkę zrobić. Są książki do nabycia. I oczywiście książki można kupić do doktora Sikorskiego i poprosić go o jego autograf. Przejdźmy do pytań. Trzy pytania z sali zbierzemy. Zacznijmy od trzech pytań z sali. Ja podaję mikrofon. Proszę się, żeby te pytania były zwięzłe, żeby się za bardzo nie rozgadywać, żeby masz tam dać szansę. Dobry, bardzo lubię Cieszak. Ja mam takie pytania w kontekście tym, co Pan mówił. Po pierwsze, jak można wyjść, jeżeli chodzi mi o projekt rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli penalizację mowy nienawiści, w kontekście 3 lat więzienia za to, że się nie podobało tą płeć prawdziwą i rodzinę jako matka, ojciec. Czy jest jakieś wyjście z uwagi na to, że ustawa jest trochę nielogiczna? Tylko pytanie, czy to nie przeszkadza, jak ją przegłosują? To jest jedno pytanie. I drugie, czy przypadkiem nie spełnia się aktualnie scenariusz Gowina, czyli że będzie nami rządzić ukraińska elita? Chodzi mi o limity, które już od kilku lat, jeszcze przed oficjalnym wybuchem wojny, na studia typowo dla Ukraińców, czyli Uniwersytet Jagielloński, Rzeszowski i kilka innych między innymi Poznański, teraz aktualnie było stypendium tylko dla Ukrainy. Więc pytanie, i tutaj dlaczego mówię, że to jest termin starszy? Bo już w 2015 roku była praca ukraińskiego doktoranta Wadima Gierko, bodajże tak się doczyta, który napisał Ukrainizacja polskich uczelni w kontekście umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Więc czy to nie te dwa pytania i ostatnie takie krótkie. Nie wiem, czy pan doktor się dowiedział, o 11 miliardów aktualnie mają projekt MSWiA dołożyć do świadczeń, dodatkowych świadczeń dla Ukraińców. I tu to najgorsze, Polska kupuje teraz nadwyżki od ukraińskiej firmy UF Energo, a jednocześnie udziela im bez zwrotnej pomocy w prądzie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie z sali, proszę bardzo. Od trzech osób zbierz, od trzech. Ktoś jeszcze chciałby zadać tutaj, pan na karteczce zapisał wiele pytań, na pewno coś z tego wybierzemy. O,
Na razie super są z nimi na słuchanie dalsze, rozumiem. Dobrze, ja już dziękuję za te pytania. Tutaj też sporo pytań, prawie 10, więc wybiorę dwa, żeby było sprawiedliwie. Mowa nienawiści. Mowa nienawiści to jest fałszywy termin ukuty w kontekście okna Overtona. To, o czym powiedziałem. Gotowanie żaby. Zaczęło się sądowanie Polaków już bardzo dawno temu. Czy państwo kojarzycie takie stowarzyszenie o niewdzięcznym akronimie OMZRiK? To jest nic innego jak próba sądowania, jak próba rozmiękczania także wymiaru sprawiedliwości. W przeszłości większość tego typu zawiadomień do prokuratury kierowanych przez to stowarzyszenie, które założył człowiek obecnie ścigany listem gończym, ukrywający się w Norwegii, były po prostu oddalane jako coś absolutnie irracjonalnego. Na mnie również to stowarzyszenie złożyło swego czasu jakieś tam zawiadomienie, jakiś donos, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest nic innego jak próba marszu przez instytucje. To jest to, o czym pisał w latach 40. Antonio Gramsci, włoski komunista. To jest próba infekowania infosfery, mówiąc żargonem walki informacyjnej czy geopolityki informacyjnej, właśnie nowomową marksistowską, czy tego marksizmu kulturowego, że nie istnieją dwie płcie, że istnieje coś takiego jak mowa nienawiści, ale ta mowa nienawiści jest tylko wtedy mową nienawiści, kiedy dotyczy środowiska LGBT i tak dalej, a nie kiedy na przykład dotyczy znieważenia polskiej flagi. Prawda? Wtedy już nie dotyczy, nie mamy mowy nienawiści. W sytuacji, kiedy różni przybysze z innych państw na terytorium naszego kraju doprowadzą różnego rodzaju działania niezgodne z prawem, bardzo często te sprawy są zamiatane przez dywan, umarzane, ale kiedy już ktokolwiek w sferze publicznej ośmieli się powiedzieć, że nie podoba mu się rosnący kult Bandery i Szuchewycza na Ukrainie, to natychmiast jest pod lupą takich dziwnych stowarzyszeń. Zresztą w naszym środowisku kolega Jerzy Andrzejewski, przedsiębiorca z Lublina, całkiem niedawno skończył odsiadkę 3 miesięcy bezwzględnego więzienia właśnie po zawiadomieniu tegoż stowarzyszenia, ponieważ ośmielił się krytykować pomoc udzielaną Ukrainie, bezwarunkową, bezmyślną pomoc udzielaną Ukrainie. I teraz ukraińskie dofinansowywanie działań ukraińskiej oświaty, ukraińskiej edukacji. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale na Górnym Śląsku całkiem, już jakiś czas istnieje prywatny uniwersytet z Kijowa, uniwersytet o charakterze medycznym, który kształci lekarzy, stomatologów, który kształci farmaceutów. I nie chcę iść z uwagi na ostrożność procesową i na to, że właśnie środowiska takie jak nasze są pod szczególnym ostrzałem. Nie chcę iść zbyt daleko w publicznych sądach, ale pamiętajmy, jak wiele się mówi obecnie o kolegium Tumanum i biorąc pod uwagę pewne analogie, warto się przyjrzeć, czy nie dochodzi, aby do różnego rodzaju procederów, do różnego rodzaju właśnie kwestii preferowania określonych idei, określonych kierunków, że wyrażę się najoględniej, jak tylko potrafię, ale mamy bardzo inteligentne grono na sali, więc myślę, że nie muszę tego doprecyzowywać. Bardzo wiele pytań, więc pierwsze, które mi się rzuciło, kiedy odejdziemy od serwilizmu? Bardzo dobre pytanie. Kiedy odejdziemy od serwilizmu, czyli od tego wiszenia na klamce w Waszyngtonie, w Tel Awiwie czy w Jerozolimie, jakby niektórzy woleli, prawda? Sytuacja, szanowni państwo, po 7 października 2023 roku powinna nam dać bardzo wiele do myślenia. Niektórzy mówią o operacji specjalnej Izraela w Strefie Gazy. A ja mówię o działaniach wojennych przeciwko niewinnym kobietom i dzieciom.
Niektórzy mówią o przekraczaniu granic prawa, a my mówimy o ludobójstwie. I tak powinno się mówić, szanowni państwo. Rzeczy musimy nazywać po imieniu. Prawda jest prawdą, bez względu na to, co będą mówić media głównego nurtu. To, że dzisiaj, przynajmniej z oficjalnych danych, jest 30-40 tysięcy śmiertelnych ofiar, z czego kilkanaście tysięcy co najmniej ofiar wśród dzieci, wśród Palestyńczyków. W wyniku, czyli ofiar działań wojennych, wojny prowadzonej przez Izrael przeciwko narodowi palestyńskiemu. I tutaj media głównego nurtu nie rozdzierają szat. Izrael nie jest wykluczony z międzynarodowych rozgrywek sportowych. Ambasador Izraela jest przyjmowany na salonach, jest przyjmowany przez media głównego nurtu, przez media na YouTubie. Nikt nie rozdziela szat, że ktoś się spotkał z ambasadorem Izraela. A przypomnijmy sobie kwiecień 2022 roku, kiedy miałem przyjemność przeprowadzić wywiad z ambasadorem Federacji Rosyjskiej, panem Siergiejem Andrijewem. Ile było wtedy krzyku, jak można w ogóle? Tacy politycy jak Krzysztof Bosak, którzy nie obejrzeli nawet tego wywiadu, dumnie paradowali z ukraińską flagą i wykrzykiwali na Twitterze, jak to jest w ogóle możliwe, że Sykulski tam poszedł rozmawiać z ambasadorem Rosji, który przecież nie został wydalony, a Polska nie zerwała relacji dyplomatycznych. I ten sam Krzysztof Bosak jakoś nie krzyczy, że w TVP jest zapraszany, do TVP jest zapraszany ambasador Izraela. Państwa, które regularnie bombarduje kobiety i dzieci. Jemu to nie przeszkadza dzisiaj. Więc mamy do czynienia, szanowni państwo, z hipokryzją, która jest podszyta serwilizmem, właśnie serwilizmem, postawą służalczą wobec obcych mocarstw, wobec silnych. Przypomnę tylko jedną rzecz. W wywiadzie z Tuckerem Carlsonem Władimir Putin powiedział kilka bardzo interesujących rzeczy, ale między innymi powiedział bardzo ważną rzecz z tego punktu widzenia, że Rosja bardzo rzadko wchodzi w bezpośrednią konfrontację w wojnie informacyjnej ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Stany Zjednoczone tak bardzo mocno kontrolują globalne media. Spójrzmy na to, co się wydarzyło po 7 października 2023 roku na Facebooku, na Twitterze, na platformie X, na YouTubie. Tysiące banowanych odgórnie kont za to, że ktokolwiek ośmielił się mówić o ludobójstwie, mimo że oficjalny wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego, jeżeli chodzi o podejrzenie ludobójstwa, jest przecież złożony przez Republikę Południowej Afryki. Więc mamy do czynienia właśnie z tym potężnym serwilizmem. Dobra, poproszę o kolejne pytania z sali. Ja się zapoznam tutaj z tymi, jeżeli są jakieś pytania z internetu, bardzo bym prosił. Możemy podać kartkę, długopis, także. Ja się może zapytam, jak jest Pana stosunek do Konfederacji, czy w ogóle Pan rozważa jakieś z nimi rozmowy w kontekście wyborów? Bo też tak sobie zastanawiam, czy to nie jest jasne, że nam się nie podoba Bosak w pewnych działaniach, ale czy to gotowanie, że będzie działać już w drugą stronę, tak myślę, że można też tak to usprawiedliwiać, że tak samo jak nie można od razu właśnie tej żaby do gorącej, tak samo może dla tych ludzi, którzy wierzą w tę propagandę, że Rosja jest naszym największym, odwiecznym wrogiem, że oni nie są w stanie przyjąć tego, co Pan mówi, a łatwiej jest im przyjąć to, co mówi Bosak. Co zresztą no, widać po jakichś tam postępach w tych głosowaniach na Konfederację. A propos stosunku do Rosji i do banderowskiej Ukrainy, bo tak bym należy nazwać, bo państwo, które w pełni popiera kult bandery i banderyzmu UPA, takim państwem należy nazwać. Chciałem tylko się tak podzielić krótką uwagą. Otóż zaczepiłem grupę wojskową na ulicy i rozmawiałem, czy są gotowi do obrony ojczyzny, a ostatnie pytanie im zadałem takie. Kto jest większym wrogiem? Rosja czy banderowska Ukraina? I dostałem odpowiedź. Ci drudzy. Proszę jeszcze jakieś jedno pytanie. Dzień dobry. Chciałem zapytać, to może przypomnę.
Czy my nie za dużo mówimy o wojnie, te marsze, czy my nie chcemy przez to wywołać wilka z lasu? Czy my nie powinniśmy się skupić na tym? No każdy żyje, wie jak się żyje. Nie łatwo się żyje, myślę, w Polsce. Kraj mamy piękny, natomiast ja mam wrażenie, że to państwo jest chore i nas, własne państwo nas, no może nie morduje, ale na pewno nie ułatwia życia. Nasz piękny kraj. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, proszę. Proszę, ja jestem mamą takiej 17-latki. Słuchajcie, szkoła, to co się dzieje, jest to bardzo smutne, że wywoływane są konflikty w klasach, gdzie są ukraińskie dzieci. Moja córka chodzi do klasy, gdzie jest Portugalczyk, Niemiec, Włoch. I najwięcej konfliktów, jak się okazuje, wynika z tego, że te dzieci bardzo afirmują przez śpiewanie tych pieśni neobanderowskich. Mnie to bardzo boli, bo ironia losu jeszcze polega na tym, że część mojej rodziny została w bestialski sposób po prostu zmasakrowana, można tak powiedzieć. I teraz, co my możemy robić? Ja jestem w Radzie Rodziców, próbuję naświetlać problem, żeby nie wybuchały, żeby jakoś w zarzewiu zamknąć jakoś wpłynąć też na kuratorium czy na kogokolwiek, żeby te dzieci nie afirmowały pieśni neobanderowskich. Bo ja widzę tutaj zagrożenie. Oni są o krok od tego, że wyciągną noże. Ci bardziej świadomi Polacy, ci młodzi ludzie, bo to są licealiści, no dojdzie do rozlewu krwi. No ja to tak widzę. No. To mnie jako mamę bardzo boli, bo uważam, że część na pewno z tych Ukraińców może też są, to jest ta słowiańska Ukraina, ja sobie tak tłumaczę, że może ta część słowiańska, ta prorosyjska, oni są normalniejsi, oni nie kultywują tego, ale po prostu jak my możemy wpłynąć na te dzieci, co możemy zrobić, czy możemy jakoś edukować, czy jakieś filmy, jakieś reportaże, cokolwiek, żeby wpajać tym dzieciom, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Dziękuję bardzo za ciekawe, dziękuję za ciekawe pytania. Zacznę od pierwszego. Stosunek do Konfederacji. Myślę, że należę do sporej części społeczeństwa, czy sporej części Polaków rozczarowanych Konfederacją. Też nie ukrywam, że jeszcze w roku 2019 wiązałem z tym projektem politycznym duże nadzieje. Wtedy jeszcze jako specjalista, jako nauczyciel akademicki, jako ekspert w zakresie geopolityki. Nie jest żadną przecież tajemnicą, że byłem wielokrotnie zapraszany przez wszystkie trzy części składowe Konfederacji do różnych, prawda, wystąpień, paneli, spotkań. Zapraszali mnie przecież i obecni członkowie tak zwanej Nowej Nadziei i Konfederacji Korony Polskiej i przedstawiciele Ruchu Narodowego, więc to nie jest tak, że ja nie wiem, o czym mówię, mówiąc o politykach Konfederacji czy o tym tworze politycznym, tej platformie politycznej, jaką jest Konfederacja. I rzeczywiście można byłoby mieć nadzieję, łudzić się pewnymi nadziejami, gdyby nie to, że ostatnie lata ten twór polityczny całkowicie zmarnował. To, co zrobiono, czyli oddano stery, oddano lejce polityczne panu Przemysławowi Wiplerowi i przyjęto strategię marszu ku centrum, jasno pokazało, że tam nie ma żadnego planu przesuwania okna Overtona, tylko jest plan załapania się na kasę. Jest plan dojścia do koryta, a nie zmiany mentalności, a nie zmiany rzeczywistości. Ja bardzo dobrze pamiętam początek akcji Stop Ukrainizacji Polski. I pamiętam, jaki był wielki strach, że panowie Winnicki, Bosak, Mencen mogą się obrazić, mogą zakręcić kurek z pieniędzmi dla korony. I jak bardzo szybko sztandary Stop Ukrainizacji Polski zostały pochowane. A ja byłem jednym z tych, którzy stali na rynku, na zawodziu w Częstochowie z takim transparentem.
I pamiętam, jak sprzedano tę ideę wtedy. Sprzedano. Byłoby zupełnie inaczej, gdyby od 2019 roku tam, w tej Konfederacji Wolność i Niepodległość, ktoś miał realny plan, jak zmienić mentalność Polaków, jak pokazać im, że można myśleć inaczej. Obecny tutaj na sali Kamil Klimczak robi więcej dla zmiany myślenia Polaków niż cała ta Konfederacja, która nie zdobyła się na stworzenie własnej telewizji. A zrobił to Kamil Klimczak, Piotr Korczarowski, Telewizja w Realu 24. Pomijając już jakby stosunek do tych telewizji, tak? I do osób je tworzących. Można lubić, nie lubić. Ale jak to się dzieje, że Konfederacja, mając kilkadziesiąt milionów złotych z budżetu, mówię na kadencję, nie była w stanie stworzyć swojej telewizji? Przecież ja pamiętam, jak Włodzimierz Skalik, obecny poseł, miał bardzo ambitne plany wiele, wiele lat temu stworzenia w Warszawie takiej telewizji ze studiem w Częstochowie nawet. Rozmawialiśmy o współpracy nawet wielokrotnie. I co się stało? Jaka praca u podstaw? Jaka praca organiczna? Robią to dziennikarze obywatelscy. Nie robi tego partia, która dostaje rocznie kilka milionów złotych. To jaką ja mam gwarancję, że w kolejnej kadencji będzie inaczej, że za rok będzie inaczej, że za miesiąc będzie inaczej? Nie mam złudzeń, żadnych złudzeń, szanowni państwo, co do Konfederacji. Tam tych dżentelmenów łączy kasa. Łączy kasa, trzeba jasno powiedzieć. I co z tego? Co z tego, że Grzegorz Braun wstanie i powie stop ukrainizacji Polski? Co z tego, że Grzegorz Braun pójdzie na marszu z hasłem Polexit? Jak ma obok siebie Romana Fritza czy Włodzimierza Skalika, którzy powiedzą mu żadnej normalizacji relacji z Rosją. Nie wolno w ogóle o czymś takim mówić. Mnie to osobiście Roman Fritz powiedział na Komitecie Politycznym Korony. Osobiście. Mówię to publicznie. Osobiście mi to powiedział. Nie wolno takich rzeczy mówić. Nie wolno. Więc widzicie, szanowni państwo, że można wygodnie brać kasę z budżetu państwa, naszą kasę, bo to jest kasa nas jako podatników, nasze pieniądze, i udawać, że się pewne rzeczy robi, że się pewne rzeczy mówi, ale nie mieć żadnej, ale to żadnej alternatywy. Żadnej. Jak przyjdzie tylko groźba zakręcenia kurka z kasą, to wtedy się chowa uszy po sobie, wchodzi do szafy i nie widać, nie było. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak mnie zwolniono z uczelni za założenie Polskiego Ruchu Antywojennego. Miała być wielka konferencja w Sejmie, tak? Oburzenie, Braun, Skalik, tutaj. Tupnął nogą Robert Winnicki. Nie ma! Wychodzicie, aut, z Sejmu. Co zrobili panowie Skalik i Braun? Uszy po sobie, marsz przed pomnikiem Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego. Skromna konferencyjka. Tak to, szanowni państwo, w praktyce wygląda. Ale żeby nie było tylko czarno, żeby nie było tylko na czarno, żeby nie było tylko pesymistycznie, to nie jest tak, że my jako Głos Silnej Polski, jako jedyna koalicja dzisiaj w opozycji pozaparlamentarnej, która mówi Polexit, która mówi tak dla normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. Przecież my znamy te wszystkie próby zjednoczenia, tak? Chodźcie do mnie, do mojej partyjki. Do mojej kolejnej kanapowej partyjki, tak, zjednoczymy się, ale to ja będę wodzem, to ja będę tym guru, to ja będę tym liderem. My to znamy. Teraz rozmawialiśmy z wszystkimi liczącymi się środowiskami politycznymi, ze wszystkimi normalnymi środowiskami politycznymi. Rozmawialiśmy z Koroną Brauna, rozmawialiśmy z Korwinem, rozmawialiśmy z panem Żółtkiem, rozmawialiśmy z panem Starosielcem, rozmawialiśmy z panem Lewickim. Mogę wymieniać długo, długo, długo. I wszędzie jest ta sama mantra. Tak? Zjednoczmy się, ale chodźcie do mnie. Nie zróbmy nowej koalicji, która będzie uzupełnieniem luki. Przecież państwo widzicie, że to, co ja mówię, i bezkompromisowość naszego środowiska nie jest żadnym odbieraniem głosów Konfederacji, bo ktoś, kto dzisiaj głosuje na Wiplera czy na Bosaka, w życiu nie zagłosuje na Sykulskiego. Przecież to jest logiczne. Mamy totalnie diametralny program polityczny.
totalnie diametralny. Ci ludzie nigdy nie powiedzą opcja zero w służbach, oni nigdy nie powiedzą tak dla dobrych, dobrosąsiedzkich relacji z Rosją, tak dla gazu rosyjskiego. Tak, my jesteśmy za zakupami rosyjskiego taniego gazu. Jesteśmy za tanim prądem. My jesteśmy za tanim paliwem, za tanią ropą naftową z Rosji. Oni się pod tym nigdy nie podpiszą, bo musieliby się bardzo grubo tłumaczyć przy pewnej ambasadzie, przy ulicy Pięknej. Więc to jest ten problem i trzeba o tym jasno mówić. Kiedy myśmy, tak jak Andrzej Poneta, na pewnym zjeździe pod Warszawą powiedział, zwrócił się do Brauna, dlaczego Bosak chodził wstążką ukraińską. To nie, lepiej o tym nie mówić, tak? Dobra o tym nie mówić, tak, wiadomo, że zostawmy temat. No nie, w naszym środowisku mówimy jasno, że z tymi, którzy byli za covidiozą, z tymi, którzy byli za ukrainozą, my nie rozmawiamy. No nie, z tymi koalicji nie będzie. Z tymi, którzy kazali zakładać maseczki, którzy kazali pałować Polaków za właśnie nienoszenie prawda, maseczek, za te wszystkie lockdowny, z tymi ludźmi nie rozmawiamy i z tymi ludźmi żadnej koalicji nie będzie. Ale jesteśmy otwarci na rozmowy. Nasza ręka, nasze ręce, dłonie koalicji Głos Silnej Polski są wyciągnięte i do pana Brauna, i do pana Korwina, i do pana Żółtka, i do pana Lewickiego, do pana Starosielca, do tych wszystkich, którzy podpisują się pod tymi hasłami programowymi, o których powiedziałem. No ale to wymaga pewnej bezkompromisowości, odrzucenia pewnego serwilizmu, odrzucenia pewnego wygodnictwa i przyłożenia ręki do długiego marszu do pracy organicznej. Do pracy organicznej, a nie do tego, aby no właśnie zadowalać się ochłapami z pańskiego stołu, które pan Wippler może rzuci, a może nie rzuci. Jeżeli chodzi o banderyzm, no cóż tu dodać więcej. Państwo, które toleruje wznoszenie pomników bandery Szuchewycza, jest wiadomo jakim państwem i nie może to być absolutnie tolerowane. To, że dochodzi do ekshumacji żołnierzy Wehrmachtu, a ekshumacja polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa jest wstrzymana, jest wielkim skandalem i to, że Polska utrzymuje w ogóle relacje dyplomatyczne z Ukrainą w tej sytuacji, powinno dawać bardzo wiele do myślenia. To, że dzisiaj po tak skandalicznych wystąpieniach publicznych ambasadora Jakowa Liwne, ambasadora Izraela, on jeszcze jest w Warszawie na placówce, jeszcze nie został uznany za persona non grata, jest wielkim skandalem. To jest najmniej, co można było zrobić, to obniżyć relacje dyplomatyczne z Izraelem do pozycji charge d'affaires. Zresztą Polska nie ma ambasadora w Tel Awiwie ani w Jerozolimie, ma charge d'affaires. Pamiętamy sytuację Marka Magierowskiego, ambasadora Polski właśnie w Izraelu, oplutego, znieważonego. Ambasada została antypolskimi napisami opatrzona. Co to czy komuś to przeszkadzało w zapraszaniu ambasadora Izraela? Prawda? Więc ta sytuacja jest jakby tutaj oczywista. Nie za dużo mówimy o wojnie? Zdecydowanie za dużo mówi się i straszy się wojną, natomiast nie robią tego środowiska antywojenne. Natomiast też nie możemy jakby... Musimy rozróżnić pacyfizm od stanowiska antywojennego. Pacyfizm to jest aberracja intelektualna. Twierdzenie, że jak się rozbroimy, jak się w ogóle pozbędziemy armii, jak wprowadzimy całkowity zakaz posiadania broni, jak wprowadzimy ustawowy zakaz mówienia o wojnie, to wszystkie zagrożenia tego świata nagle znikną. No takie, my znamy oczywiście takie ruchy, takich przywódców, którzy mówią, tak, trzeba się rozbroić jednostronnie, powinniśmy wszystkie czołgi oddać na żyletki, zlikwidować całkowicie armię, wydatki na obronność, prawda, nie wolno mówić o żadnej broni dla Polaków, bo prowokujemy tym silniejszych. No to jest aberracja, to jest zwykłe kłamanie w oczy, to jest przygotowywanie Polaków do Wołyń 2.0. Do Wołynia 2.0. To jest przygotowywanie
pod kolejną katastrofę historyczną. No nie może tak być. Nie, ja jestem przeciwnikiem wyścigu zbrojeń, ja jestem przeciwnikiem wydawania 4% PKB na zbrojenia, jestem przeciwnikiem obowiązkowej służby wojskowej, ale nie jestem za likwidacją armii, nie jestem za likwidacją strzelnic, nie jestem za likwidacją dostępu do broni. Jestem realistą i wiem, że nawet gdybym się pozbawił zdolności jakiejkolwiek obrony, to nie będzie to czymś hamującym agresora, ale wręcz zachęcającym do ataku. Pamiętacie, nie wiem, czy część z Państwa na pewno widziała w mediach społecznościowych państwa skandynawskie, w których zapanowało multikulti, gdzie różnymi tańcami, gestami próbuje się tych nielegalnych imigrantów obłaskawiać, żeby nie napastowali seksualnie kobiet, żeby nie atakowali, nie bili, nie katowali mężczyzn, dzieci i tak dalej. I co to daje? W Sztokholmie są no-go zony, czyli strefy, gdzie policja się boi wejść. Do tego to prowadzi, taki permisywizm, taki pacyfizm. Dlatego my właśnie powinniśmy mówić bardzo dużo o pokoju. Powinniśmy mówić o tym, że pokój jest potrzebny, że potrzebne jest zakończenie wojny na Ukrainie. Ale nie bądźmy naiwni. Jak Polska się jednostronnie rozbroi, to co? Nacjonaliści ukraińscy też się rozbroją? Też nagle wywieszą tutaj chorągiewki z gołąbkami pokoju? No nie bądźmy naiwni w tym zakresie. I ostatnie pytanie, bardzo trudne pytanie. Pytanie o relacje uczniów w szkołach. To się zdarza. Widzimy narastającą przemoc, narastające napięcie. No nie dajmy się tutaj ogłupić. Ukraińcy nie są tego samego typu cywilizacyjnego. To nie jest ta sama cywilizacja, co nasza cywilizacja, co cywilizacja łacińska. Tu będą istnieć napięcia cywilizacyjne. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, jak mówił Felix Koneczny. Jeżeli w jednym państwie istnieją co najmniej dwa typy cywilizacji, to będzie napięcie, to będzie zderzenie cywilizacji. Po Konecznym powtórzył Huntington, prawda? Rozwinął to oczywiście w innym kontekście geopolitycznym. Tu będą te napięcia. Pyta mnie pani, co robić? Edukować własne dzieci, ale nie być naiwnymi pacyfistami. Nie być naiwnymi pacyfistami. Dzieci posyłać na sztuki walki, na sporty walki, a samemu nauczyć się sztuki przetrwania na trudne czasy i nie bać się broni. I nie bać się broni, bo pamiętajmy, że przestępcy zawsze tę broń będą mieć, a człowiek uczciwy będzie miał z nią problem. I my nie wiemy, bo nie ma takich informacji podawanych publicznie, ile broni wjechało z Ukrainy do Polski i kiedy ewentualnie ta broń może być użyta. Dlatego więcej nie powiem, powiem tylko, że bądźmy ludźmi o nastawieniu antywojennym, propokojowym, ale nie bądźmy naiwnymi pacyfistami. Umiejmy się bronić, jednoczmy się wokół małych społeczności, nie bądźmy sami, bo najgorsza jest sytuacja, w której jesteśmy osamotnieni. Warto szukać środowisk podobnych do nas. Ja nie mówię, że to musi być głos silnej Polski, Watacha, Bezpieczna, Front czy inne środowiska, ale to mogą być środowiska samopomocowe, środowiska parafialne, to mogą być kluby zainteresowań, kluby sportów walki, środowiska kibiców, jak najbardziej. Tak? Warto nie być samemu, warto nie być ofiarą, nie ustawiać się w pozycji ofiary, czyli być przygotowanym. Przecież gdyby Armia Krajowa, gdyby Polacy na Kresach Wschodnich zdawali sobie sprawę, że zwykli Ukraińcy, nie jacyś mityczni banderowcy, ale zwykli sąsiedzi Ukraińcy, etniczni Ukraińcy, ich sąsiedzi, sięgną za siekiery, widły i będą rąbać ich dzieci, to mieliby jakieś zabezpieczenie. Ale nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Dlatego my nie możemy być tacy naiwni dzisiaj. Apeluję o wyzbycie się tego polskiego przekleństwa, jakim jest naiwność. Jakim jest naiwność. Zachęcam naprawdę do racjonalnego myślenia o swoim bezpieczeństwie. Do umiejętności posługiwania się bronią, do umiejętności samoobrony, do wytworzenia sobie systemu alarmowania w swojej małej społeczności. Tak? My możemy być przeciwko wojnie, a rządzący i tak mogą nas w tę wojnę wepchnąć. Więc to, że my dzisiaj powiemy, że Sykulski przyjedzie do Krakowa i powie, każdy powinien mieć zapasu wody pitnej i jedzenia na przynajmniej 10 dni, to nie jest dlatego, że Sykulski wzywa do wojny,
tylko Sykulski przestrzega przed skutkami wojny, do której mogą nas wciągnąć decydenci w Warszawie. Dlatego warto być zdanym na samego siebie, bo państwo nie zapewni wam bezpieczeństwa, a na pewno nie takie, jakiego byście sobie życzyli. Bo nie ma systemu obrony cywilnej. Nie ma. I to nie jest to, że Sykulski sobie wymyślił, że nagle przyszedł i sobie jakąś ideę fix taką państwu przedstawia, tylko dlatego, że Najwyższa Izba Kontroli, obecnie chyba jedyny, ostatni sensowny organ kontroli w naszym kraju, w roku 2012 i 2019 przedstawił szczegółowe raporty do zapoznania się, z którymi państwa serdecznie zachęcam. Nie ma nic bardziej studzącego entuzjazm i nie ma nic bardziej krytycznego wobec działań elit pookrągłostołowych niż raporty Najwyższej Izby Kontroli. Mógłbym polecić jeszcze kilka na temat stanu sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Na przykład dla tych, którzy naprawdę wierzą w to, że siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zapewnią tutaj bezpieczeństwo, gdyby doszło do pełnoskalowej wojny z Rosją, gdyby nas anglosasi do tej wojny wepchnęli. Dlatego warto mądrze myśleć o swoim bezpieczeństwie i nie udawać ślepej wiary w to, że państwo nas obroni. Jest naprawdę mnóstwo materiałów, ekspertów znacznie lepszych ode mnie niż skromny porucznik rezerwy do tego, aby wiedzieć, jak się przygotować na trudne czasy, na sytuację wyłączenia prądu, wyłączenia wody, brak dostaw leków do aptek, do hurtowni aptek i tak dalej, i tak dalej. Myślcie państwo mądrze o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie swoich dzieci. Jednoczcie się w swoich małych społecznościach. Nauczcie się posługiwać bronią tą, którą macie pod swoją ręką. Wejdźcie w posiadanie legalne, podkreślam, tej broni, którą można mieć, a najlepiej tej broni, którą można legalnie mieć i nie trzeba rejestrować. I nie trzeba rejestrować. Podpowiem, broń czarnoprochowa też wchodzi w tę kategorię. Ostatnia runda pytań. Ja tutaj jeszcze pociągnę temat mojej koleżanki odnośnie dzieci, bo sama mam czwórkę dorosłych dzieci, pełnoletnich, bo z tą dorosłością to różnie bywa. Jedna jest we Francji już od 10 lat, więc no, machnęłam ręką trochę, jest to jest. Ale obawiam się o bezpieczeństwo tych moich dzieci, które tutaj są w Polsce. Raz z tego względu, że bardzo ciężko jest dotrzeć do takich dzieci pełnoletnich, gdy są zindoktrynowane przez szkołę i przez środowisko, w którym są. O ile na początku jeszcze tej pseudopandemii, prawda, chcieli jakieś relacje słuchać i byli zainteresowani, o tyle teraz zupełnie po prostu nie mam problem z nawiązaniem z nimi kontaktu w celach takich informacyjnych. Jedynie w momencie, kiedy zaczęłam im mówić, słuchajcie, no przecież lada moment mogą was tam wysłać na ten front ukraiński, bo tam już nie ma rąk do walki i trzeba się jakoś zabezpieczyć. No to był jedyny taki punkt, który skłonił ich do jakiejkolwiek rozmowy ze mną. Oni się zamykają teraz, nie chcą w ogóle rozmawiać na żadne tematy i tutaj chciałam zapytać właśnie Leszku ciebie, czy uważasz, że taki sposób jest dobry, to znaczy Kasia Tarnawa-Gwóźdź informowała, że są pisma, które ona udostępnia, tam jest druk 86 i druk 87. Jedno z tych pism to jest jakaś klauzula sumienia, to znaczy, że ze względu na świat, na nasz światopogląd, religię i tak dalej, my nie będziemy walczyć, nie będziemy, prawda, zabijać innych ludzi. A drugie pismo jest to wniosek o skierowanie na ewentualną służbę zastępczą. Czy uważasz, że takie pisma będą skuteczne? Kiedy je trzeba wysłać? Bo na przykład u mnie moich dwóch synów ma już kategorię, jeden ma A, drugi jakąś tam inną, nawet nie wie jaką. I czy można to wysłać już teraz wcześniej, mając tą kategorię, no bo chodzi o to, żeby nie złożyli przysięgi wojskowej i nie zaciągnęli się na te tak zwane ćwiczenia, no bo z tego co wiadomo, to już jest za późno. Czy czekać do momentu, kiedy dostaną, prawda, to wezwanie na ćwiczenia, czy tam na mobilizację, wiem, że tam trzeba się zgłosić niezwłocznie, zresztą u ciebie z twojego live'a słyszałam, że niezwłocznie, to znaczy, że do 6 godzin
czy można to przynieść, to pismo, ze sobą, idąc na komisję i złożyć taki druk i czy to w ogóle będzie działać, bo ja się obawiałam, że w momencie, kiedy my wyjdziemy przed szereg, już złożymy takie pismo, to może się okazać, że oni nas będą mieli na celowniku, na widelcu i szczerze mówiąc, nie wiem jak w ogóle, jak do tych dzieci dotrzeć, bo raz, że w ogóle już teraz rozmawiać nie za bardzo chcą. Owszem, po kątnie gdzieś jak słucham, to oni słuchają pewnych wypowiedzi, ale w ogóle nie chcą rozmawiać w tych tematach, no nie wiem, czy się obawiają reakcji środowiska swojego, czy szkoły, no trudno mi powiedzieć czego, ale jedyne, czym są zainteresowani, to tym, żeby jednak na ten front ukraiński nie pójść. I czy to będzie działać i jaki może to mieć skutek na przykład w Polsce, gdyby jakieś zagrożenie w Polsce nastąpiło, czy rzeczywiście też te pisma mogą się jakoś sprawdzić? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, kolejne pytanie. Jeszcze raz mamy? To może tutaj poruszymy. Pierwszeństwo to ci, którzy nie zadawali pytań. Mam pytanie o Paul Edzi. Czy on jest w chwili obecnej, czy w najbliższym czasie, czy on jest w ogóle wykonalny dla nas ze względów proceduralnych, prawnych, ekonomicznych, jakimi to skutkami ekonomicznymi by dla nas skutkowało? Czy nie musielibyśmy na przykład wszelkich pieniędzy, które otrzymaliśmy, czy nie musielibyśmy oddać? Czy no jakby to, jak to też skutkowało pod względem współpracy gospodarczej z Europą Zachodnią. Jesteśmy bardzo od niej gospodarczo uzależnieni w tej chwili. No i co z tym? Dziękuję. Jakie negatywne skutki? Rozumiem. Bo mówimy, patrzymy na te pozytywne skutki, ale jakie byłyby negatywne? Ktoś tu jeszcze nie zadawał pytania, tak chciałby zadać w pierwszej kolejności? Dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie, patrząc na sprawę, skoro Polska jakby jest tak mocno już skierowana w tym nurcie, nastawiona na wojnę z Rosją, prawda? I jeszcze dokładając do tego, że tak mocno polska władza jest infiltrowana przez służby wszelakie, to czy w ogóle jest i zakładając, że praca organiczna to jest bardzo długotrwały proces, to czy to w ogóle jest w taki sposób możliwe do zrealizowania samą pracą w Polsce, czy to jest coś w stylu takiego, że trzeba czekać na jakąś okazję, jakieś zmiany dziejowych, żeby próbować zmienić władzę w Polsce i żeby jakkolwiek wyjść z tego cienia tych małych podwórek właśnie takich prawicowych, takich myśli o jakiejś Polsce, o myśli polskiej w obliczu takiego, są różne stacje telewizyjne, no nie ma jakby możliwości dla takich osób z prawicy, jakichś poglądów propolskich, wyjścia na szerszy eter. Dziękuję. I jeszcze chyba dwie osoby chciały zadać pytania, także proszę jeszcze dwa ostatnie pytania i... Ja tak króciutko tylko. Czy mamy szansę na demokrację bezpośrednią? Nie. I żebyśmy mogli my, jako obywatele, suwerenni tego kraju, podejmować decyzje, żeby to były decyzje takie, które by nas prowadziły nie na ścianę z wojną, tylko żebyśmy mogli stanąć samo w siebie, bez Eurokołchozu, bez Rosji, bez Niemców, żebyśmy mogli sami stanowić, ewentualnie wszystkie te międzynarodowe stosunki układać pod siebie, żeby w końcu to nasze położenie geograficzne stało się błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Panie doktorze, ja znowu się krótko chciałem podzielić tylko takimi dwoma informacjami. Otóż kiedy jeszcze telewizja polska była polską, był taki redaktor Scott, który prowadził taki program dla mniejszości narodowych. I kiedyś rozmawiał z taką młodą Ukrainką z Koszalińskiego, jej potomkowie z akcji Wisła, i ona mu powiedziała, to była tak, że jej babcia powiedziała, że może wyjść za każdego, nawet za Murzyna, ale nie za Polaka. Pan Scott był ciemnoskóry. I druga sprawa.
jestem jedynym Polakiem, który był kiedyś na zjeździe Polaków na Litwie w Wyszyszkach w 1992 roku. Ten zjazd był chroniony przez ruski OMON przed braćmi Litwinami. Byłem tam jako jedyny z Polski i był bardzo dobrze, że tak powiem, chroniony. Jak to powiedziałem kiedyś na Uniwersytecie Jagiellońskim panu Sikorskiemu parę lat temu, no to się tylko spieni. Tutaj tylko krótkie pytanie, bo ostatnio pan Andrzej Duda, nasz prezydent, powiedział, że Izrael powinien nam płacić odszkodowanie. Jak pan doktor ocenia jego wypowiedź w kontekście tego, że za przewodów i tą ukraińską rakietę i dwie osoby, że tak powiem, które zginęły, w ogóle nic się nie upominał, jeszcze bronił pana Żeleńskiego. Czy to, że po prostu Ukraina jest bliższa mu niż Izrael? Ostatnie pytanie. Użył pan tutaj sformułowania covidioza. Ja się też zgadzam oczywiście z tym, że była to sprawa ukardowana. Ale w tym kontekście pana jako eksperta od spraw międzynarodowych chciałbym zapytać, jak to jest, że wszystkie te kraje, które my uważamy za te, które rzucają wyzwanie temu panującemu dziś jeszcze imperium Amerykana, Chiny, Rosja, Iran nawet niestety również, wszystkie równie ochoczo do tej covidiozy przystąpiły. Dziękuję. Dziękuję za wszystkie pytania. Jak uchronić nasze dzieci przed zostaniem mięsem armatnim? Bardzo ważne pytanie. I obiecałem to na moim kanale na YouTubie, obiecałem to publicznie, że przygotujemy jako Polski Ruch Antywojenny pro bono w ramach, otworzyliśmy zrzutkę, ale to są dowolne opłaty, przygotujemy taki kompleksowy poradnik, w którym będą opinie prawników, będą opinie oficerów rezerwy, praktyków w tym zakresie. To, co mogę powiedzieć, to to, że PiS bardzo mocno ułatwił to, aby przekształcić Polaków w mięso armatnie. Ustawa o obronie ojczyzny, otworzenie furtki, a właściwie bram do tego, aby przywrócić zasadniczą służbę wojskową. Tutaj warto przypomnieć słowa Sławomira Mentzena z ostatniej kampanii parlamentarnej, kiedy powiedział, że jest za tym, żeby przywrócić zasadniczą służbę wojskową, bo trzeba się przygotowywać do wojny z, no oczywiście, Rosją. Ale sam podobno nie pójdzie i Hołownia też podobno nie pójdzie, ale wyśle swoją żonę, która jest pilotem. W związku z tym, szanowni państwo, jest kilka furtek, jak uchronić dzieci. Polski Ruch Antywojenny jest w stanie przyjmować w swoje szeregi każdego dorosłego Polaka jako stowarzyszenie i wydawać takie zaświadczenia o tym, że ma się taki światopogląd, który nie jest wzięty z sufitu, ale jest potwierdzony przynależnością do stowarzyszenia, do o charakterze antywojennym. Stowarzyszenia, którego nie trzeba przedstawiać ani Gazecie Wyborczej, ani w Polsacie, ani w TVP, bo oni wszyscy o nas pisali i oczywiście negatywnie. Czy to cokolwiek da? Nie dam żadnej gwarancji. Myślę, że w sytuacji potrzeby mięsa armatniego żadne zaświadczenia, żadne klauzule sumienia nie będą odgrywać kluczowej roli. Czy to może pomóc? Nie wiem. Czy może zaszkodzić? Nie. Więc można jak najbardziej składać klauzulę sumienia, można zapisywać się do różnego rodzaju antywojennych organizacji. To na pewnym wstępnym etapie może mieć jakieś znaczenie, ale w sytuacji potrzeby rekruta, potrzeby dużego mięsa armatniego, dużej ilości, myślę, że może nie wystarczyć. Wiemy, mamy przykład ukraiński, co tak naprawdę pozwala uniknąć służby wojskowej, co pozwala obejść zakaz wyjazdu z Ukrainy. To państwo powiedzieli. Więc myślę, że nie klauzule sumienia, a inne czynniki w sytuacji W będą miały kluczowe znaczenie, aczkolwiek PiS, Prawo i Sprawiedliwość pisało tę ustawę tak na kolanie, narobiło tyle tam błędów prawnych, że są luki.
Są luki takie, że, takie jak chociażby kwestia dostarczenia korespondencji do miejsca stałego zamieszkania. To można dosyć łatwo obchodzić. Ja powiem o tym na wizji, nagram taki materiał już niedługo, to jest kwestia tygodnia, dwóch, mamy jeszcze konsultacje prawne. Będzie taki materiał, będzie się nazywał Poradnik poborowego, jak nie zostać mięsem armatnim. Zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTubie Leszek Sykulski i kanału Bezpieczna Polska na YouTubie. Nie, to akurat nic nie da. Jeżeli chodzi o polexit, jakie będzie miał negatywne skutki? No oczywiście, że będzie miał. Wielka Brytania odczuwa przecież gospodarcze skutki Brexitu, ale pamiętajmy, że pieniądze, które Polska otrzymuje od, w cudzysłowie, otrzymuje od Unii Europejskiej, to nie są pieniądze jakiejś mitycznej Unii Europejskiej. To są pieniądze pochodzące ze składek członkowskich. I tutaj serdecznie Państwu polecam najnowszą książkę kolegi Tomasza Cukiernika, 20 lat Polski w Unii, bilans członkostwa. I jest to zdecydowanie bilans negatywny, wbrew temu, co twierdzą media głównego nurtu. Wkrótce u mnie na kanale na YouTubie będzie obszerna recenzja tej świetnej książki. Tomek Cukiernik od dawna o tym pisze w bardzo wielu mediach i publicznie. Głosi te, znaczy wytyka te absurdy, jakimi jest właśnie nazywanie tego, że Polska coś otrzymuje od Unii. To jakby oczywista sprawa, że Polska jest uzależniona w bardzo dużej mierze od gospodarki niemieckiej. Około 28-29% importu, eksportu mamy właśnie z Niemcami. No trudno zakładać, że Niemcy będą przywitają z otwartymi rękami koncepcję polexitu. Dlatego my jako i Bezpieczna Polska, i jako Głos Silnej Polski, no nie mówimy polexit na rympał, tu i teraz już wychodzimy, tylko mówimy najpierw zabezpieczenie się, najpierw członkostwo w grupie BRICS Plus, najpierw akces do, najpierw normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, najpierw odzyskanie, czy przywrócenie zasady Polak w Polsce gospodarzem, bo tutaj padły te hasła w kontekście tego, że w Polsce się nic nie zmienia i tak dalej, no ale spójrzmy, jakie były skutki rządów establishmentu pookrągłostołowego, jak sprzedano przemysł. Czy dzisiaj Polska ma swoją, Polska PRL, czy właśnie nawet jeszcze nie PRL, tylko Polska komunistyczna, socjalistyczna, zaraz po II wojnie światowej miała fabrykę samochodów osobowych. Czy III Rzeczpospolita wybudowała fabrykę rowerów? No to jest właśnie pytanie. Co dzisiaj mamy, jeżeli spojrzymy na lata 70., 80., spójrzmy, kilkadziesiąt fabryk od podstaw powstało. Dzisiaj wszyscy tak zwani prawicowcy plują na PRL, a mówią o żołnierzach wyklętych. Dobrze, że mówią o żołnierzach wyklętych, ale nie patrzą na te pokolenia, na te miliony Polaków, którzy w trudzie, znoju i wszystkich nieprzyjaznych okolicznościach, także Polski formalnie przecież niesuwerennej, odbudowywały kraj z gruzów. Przecież to byli także bohaterowie. W PRL-u jedynymi bohaterami nie byli żołnierze wyklęci, ale także miliony Polaków, którzy Polskę odbudowywało z gruzów II wojny światowej, którzy budowali drogi, fabryki, szkoły. Ci wszyscy, którzy dzisiaj tak ochoczo plują na PRL, niejednokrotnie otrzymali wykształcenie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a później tak ochoczo się od niej odcinali. W związku z tym znajmy proporcje i przywróćmy szacunek dla tych, którzy ciężko pracowali w PRL-u. Oczywiście ja potępiam zbrodnie komunistyczne, tak jak potępiam zbrodnie banderowskie czy nazistowskie, ale znaj proporcje, mocium panie, znaj proporcje, mocium panie. PRL miała bardzo wiele jasnych stron, takich jak sukcesy polskiego sportu, jak polska kultura, która się rozwijała, wysoki poziom polskich uczelni, które były budowane nierzadko od podstaw. I to, że ludzie nie chodzili na posąg, jak to często bywało przed wojną. Oczywiście, i elektryfikacja miast, dostęp do kanalizacji, edukacja, zwalczenie analfabetyzmu, o tym się dzisiaj nie chce pamiętać. Dlatego my w Bezpiecznej Polsce o tym pamiętamy i mówimy, trzeba przywrócić szacunek pokoleniom PRL-u.
Nie wybielamy zbrodni komunistycznych, potępiamy te zbrodnie komunistyczne, potępiamy zbrodnie sowieckie, ale jednocześnie mówimy, trzeba docenić dziedzictwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tyle w tym temacie. Jeżeli chodzi o kwestie koniunktury geopolitycznej, czy dzisiaj jeszcze można coś zrobić, no to odbiję piłeczkę. Jesteśmy w Krakowie, rok 1914, 6 sierpnia z Oleandrów wymaszerowuje pierwsza kompania kadrowa. To jest pewien symbol oczywiście. Mam krytyczny stosunek do Józefa Piłsudskiego. Mój stosunek do tej postaci historycznej ewoluował i dzisiaj jest bardzo krytyczny. Niemniej jednak trzeba przywołać ten obrazek, bo on jest ważny. Pamiętamy, jak była przyjmowana pierwsza kompania kadrowa w obecnym województwie świętokrzyskim, ówczesnym, prawda, w Kieleckiem, tak? Pamiętajmy, że w roku 1914 naprawdę niewielu Polaków, niewielu członków polskiego narodu wierzyło w możliwość odzyskania w pełni niepodległego państwa polskiego. Ale bez pracy organicznej, bez pracy u podstaw, którą robił Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, mam wymieniać dłużej, no mogę wymieniać do rana. Nie byłoby tego, jak mówią dzisiaj niektórzy właśnie, nie byłoby tych fundamentów niepodległości. Dlatego my dzisiaj nie możemy powiedzieć, że ponieważ w Polsce panoszą się obce służby specjalne, Polska jest pod dyktatem globalistycznych firm, pod dyktatem globalistycznych funduszy inwestycyjnych. Widać te marionetki tych funduszy inwestycyjnych, tak? Z wykształcenia historyków, którzy robili kariery w wielkich bankach, mówiąc bardzo słabym językiem angielskim, dziwnym trafem. Robili tam wielkie kariery. Mamy inteligentne grono na sali, nie będę z ostrożności procesowej wymieniał nazwisk. Więc widzimy sytuację, w której Polska jest naprawdę w trudnej sytuacji, ale co, mamy zostawić Polskę na pastwę losu? Nie. Właśnie dlatego dzisiaj spotkało się tutaj kilkudziesięciu świadomych Polaków, którzy wybrali ten czas na rozmowę o Polsce, a przecież moglibyście Państwo spokojnie sobie siedzieć w pieleszach domowych, oglądać telewizję, prawda? I tak naprawdę mieć gdzieś to wszystko. Dlatego my porównujmy się do sytuacji właśnie z 1914 roku, gdzie bez woli, bez tego elementu wolicjonalnego, gdzie bez pracy organicznej, bez przygotowywania się nie było tego, co było w roku 1918. Ale czy to oznacza, że wszystko jest w naszych rękach? No oczywiście, że nie. Ci z Państwa, którzy wierzą w Boga, powiedzą, że tutaj jest kwestia przeznaczenia, jest kwestia właśnie woli Bożej. Inni powiedzą, że to jest kwestia przypadku. Możemy przyjąć umownie, że tak jak w życiu człowieka, umownie, 1/3 to wolna wola, 1/3 to przypadek i 1/3 to przeznaczenie, to tak może być w różnych proporcjach w stosunkach międzynarodowych. Ale ja wiem jedno z historii, też jako historyk z wykształcenia, że bez elementu wolicjonalnego, bez elementu samoorganizacji nigdy nie będzie ostatecznego sukcesu. My musimy być przygotowani. Pyta pan, kończę już, pyta pan o koniunkturę geopolityczną. To ja powiem, że ona wcale dla Polski nie jest zła, a właściwie nie musi być zła. Bo Polska po pierwsze leży w fantastycznym punkcie Europy czy Eurazji. Wbrew temu, co mówi Jacek Bartosiak, leżymy w fantastycznym punkcie na osi wschód, zachód, północ, południe. Nic tylko być krajem tranzytowym i z tego korzystać. Zarabiać pieniądze na obrocie towarów, ludzi i usług. Po prostu. Tylko trzeba mieć świadome elity. Po drugie, to jest bardzo ważne, mamy sytuację, w której to podporządkowanie Stanom Zjednoczonym może w dość krótkim czasie ulec zmianie, całkowitej zmianie. To, że Hillary Clinton w 2011 ogłosiła pivot na Pacyfik, nie wzięło się znikąd. Przecież wielka wojna na Indo-Pacyfiku, wielka wojna w cieśninie tajwańskiej, konfrontacja chińsko-amerykańska jest czymś, co dzisiaj absolutnie przykuwa uwagę elit amerykańskich. Amerykanie dzisiaj około 60-70% swojej uwagi strategicznej poświęcają Indo-Pacyfikowi. W zależności oczywiście od okresu. Natomiast drugi obszar to jest Bliski Wschód.
konia z rzędem temu, kto powie, że nie będzie wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Ja mówię o tym od wielu lat, że Izrael systematycznie, konsekwentnie przygotowuje się do wielkiej wojny z Iranem. Taka wojna przykuje uwagę strategiczną amerykańską i mówiąc językiem amerykańskich wojskowych, zroluje militarną obecność amerykańską z Europy. I tylko od nas zależy, czy będziemy w stanie wyłonić takie władze, które w porę się opamiętają i pokażą, że nam nie zależy na wojnie z Rosją i z Białorusią, że my chcemy z nimi handlować, bo lepiej handlować niż wojować. My nie chcemy stawiania klęcznika na Kremlu, bo wiemy dobrze, że nie trzeba mieć klęcznika na Kremlu, żeby być traktowanym jak partner w Moskwie. I pokazał to wielokrotnie Viktor Orban, Peter Sijarto czy Robert Fico. Tak? Więc nam nie chodzi o kolejny klęcznik, bo do tych klęczników są niezwykle przyzwyczajeni politycy w Polsce. Prawda? Ten wpływ jest bardzo tutaj ogromny tego serwilizmu. I mamy klęcznik w Waszyngtonie, w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w Berlinie, w Brukseli, bardzo duży klęcznik dla polskiej dużej delegacji. Natomiast my nie jesteśmy za tymi kolejnymi klęcznikami, my jesteśmy za normalną polityką, za tym, abyśmy byli przygotowani. Dlatego warto robić także taką politykę, jaką robi Bezpieczna Polska czy Komitet Głos Silnej Polski, bo my jesteśmy realistami i my wiemy, że my nie będziemy mieli 53 mandatów do Parlamentu Europejskiego. Ale my wiemy, że rozpoczęliśmy budowę zupełnie nowej mentalności w Polsce, budowę nowej kultury strategicznej, która się rodzi w bólach, która kończy się czasami zwolnieniami z uczelni, zwolnieniami z pracy, różnymi szykanami ze strony mediów. Ale nie da się już dzisiaj powiedzieć w mediach głównego nurtu, że się nie słyszało hasła "to nie nasza wojna". Że w Polsce wszyscy się godzą na to, aby być wysłanymi jako mięso armatnie na Ukrainę. No nie, bo jest wiele ruchów antywojennych, nie tylko polski ruch antywojenny, który ja reprezentuję, ale jest wiele ruchów. Ale myśmy wykonali pewien mały, ale bardzo istotny krok. Przesunęliśmy okno Overtona, wprowadziliśmy do mediów głównego nurtu ten wielki, taki powiedziałbym, impuls, który się wyrył. Także nie tylko w mediach społecznościowych, także w mediach głównego nurtu. Widać, że nie jesteśmy jedyni, nie jesteśmy sami. Dlatego tak serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby w dzień wolny od pracy, 1 maja, wybrać się w samo południe, 12.00, w Warszawie pod Krzyż Trauguta. Pod Krzyż Trauguta, miejsce symboliczne. Miejsce symboliczne, skąd przejdziemy między innymi ulicą Bonifraterską na Plac Zamkowy i powiemy głośno, to nie nasza wojna. Natomiast jeżeli chodzi o demokrację bezpośrednią, IOWY, jednomandatowe okręgi wyborcze, ja osobiście i moja partia, nasza partia Bezpieczna Polska, mamy to w programie. Mamy to w 50-stronicowym programie, demokrację bezpośrednią, jednomandatowe okręgi wyborcze, ustrój prezydencki, system prezydencki, likwidację Senatu. Nie widzę nic dobrego w funkcjonowaniu Senatu, a widzę za to 100 etatów, 100 biur senatorskich. Widzę limuzyny, służbowe telefony, widzę biura senatorskie, widzę to rozdawnictwo publicznych, czyli naszych pieniędzy. Czas powiedzieć temu stop. Warto postawić na system prezydencki, warto postawić na izbę niższą parlamentu, jednoizbową, niewielką. Po co 460 posłów? Co mamy z tego, że jest 460, a nie 450? Nie ma to sensu. Prezydent powinien mieć silną władzę w tym położeniu geopolitycznym, które Polska ma, z możliwością wydawania dekretów z mocą ustawy. Wybory do Sejmu tylko w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jeżeli chodzi o kwestię Izraela i odszkodowań za zabójstwo Polaka, jednego z Polaków, za zabójstwo tego jednego z 7 wolontariuszy, który był Polakiem, oczywiście Izrael powinien wypłacić odszkodowania, ale zobaczcie Państwo, że dopiero pod wpływem nacisku opinii publicznej ambasador Izraela został wezwany do ambasady. A co się działo, kiedy w Przewodowie w listopadzie 2022 roku i ukraińska, już wiemy, że ukraińska rakieta zabiła 2 Polaków. Czy ambasador Ukrainy został wezwany choćby do MSZ-u? Oczywiście, że nie. Natomiast kiedy tylko polską przestrzeń powietrzną podobno podkreślam, na 39 sekund naruszył rzekomy rosyjski pocisk, rzekomy nadlatujący z Ukrainy,
ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany do MSZ-u. I wielkie oburzenie w mediach głównego nurtu, a nawet w mediach społecznościowych, nawet części, nawet zdroworozsądkowo myślących ludzi. Jak to? Jakie oburzenie? Dlaczego ambasador nie przyszedł? A powinien, jest jego obowiązkiem. No nie jest. No nie jest. Konwencja wiedeńska nie nakłada takiego obowiązku. Ponadto strona polska nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że została taka sprawa zrobiona. Ponadto nie ma zasady, istnieje coś takiego jak zasada symetrii. To ambasadorowie Unii Europejskiej kilka tygodni wcześniej odmówili Siergiejowi Ławrowowi pojawienie się w MSZ-cie Federacji Rosyjskiej. Więc tak gwoli tutaj ścisłości, gwoli wyjaśnienia. Oczywiście, że mamy sytuację braku symetrii w relacjach z Izraelem, braku symetrii w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy te wyskoki Georgette Mosbacher, traktowanie właściwie polskich polityków jako chłopców na posyłki. No ale cóż, jeżeli ktoś się nie szanuje, sam siebie nie szanuje, no to trudno, aby inni go szanowali. I pytanie bardzo ciekawe na koniec, bardzo ciekawe. Z tą refleksją chyba Państwa zostawię. Covidioza, często mówimy, my także, Rosja, niektórzy mówią Chiny, ja wobec Chin nie jestem tak entuzjastycznie nastawiony, w ogóle nie jestem entuzjastycznie nastawiony do mówienia o przyjaźniach w stosunkach międzynarodowych. Uważam, że mogą nas łączyć z Rosją, z Białorusią, z Chinami interesy, nie przyjaźń, bo w relacjach międzynarodowych, w relacjach między państwami nie ma przyjaźni. I nie ma czegoś takiego jak wieczny sojusz, istnieją wieczne interesy. Interesy, które każde państwo ma wieczne interesy, ma zawsze interesy. One zależą oczywiście od układu sił, interesów, możliwości ich realizowania, cech wolicjonalnych i tak dalej. Ale w tej kwestii musimy też powiedzieć jasno, w Polsce panuje infantylizm, który od jednego ekstremum do drugiego się przechyla. Skoro widzimy to podporządkowanie tej globalistycznej elicie, to nagle ktoś wysuwa pomysł, tak, receptą na wszelkie zło jest nowy jedwabny szlak, a może nawet Fort Xi, jak powiedział kiedyś Grzegorz Braun, czyli sugerując, że jakaś baza chińska miałaby powstać w Polsce. My jako Bezpieczna Polska, my jako Głos Silnej Polski nie chcemy żadnych obcych baz w Polsce, ani żadnego Fortu Trump, ani żadnego Fortu Xi, ani żadnego Fortu Władimir. Szanowni Państwo, sytuacja wygląda w taki sposób, że w tych Chinach, Chińskiej Republice Ludowej, która tak pochłania uwagę niektórych komentatorów, tych często konserwatywnych komentatorów, którzy upatrują w Chinach jakiegoś remedium na dominację amerykańską, panuje totalitaryzm. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Nazywajmy rzeczy po imieniu. My nie jesteśmy naiwni. My jako realiści polscy, geopolityczni realiści, jako Bezpieczna Polska, jako Głos Silnej Polski, jesteśmy realistami. My wiemy, jaki ustrój panuje w Chińskiej Republice Ludowej. My wiemy, jaki jest system polityczny w Federacji Rosyjskiej. Ja znam historię Rosji, znam kulturę strategiczną Rosji. Ja nie mam żadnych złudzeń co do tego, jaki tam system polityczny panuje. Ja nie mam złudzeń co do tego, jaki system polityczny panuje w Republice Białoruś. Natomiast mam głębokie przekonanie, że te państwa mają prawo mieć taki ustrój. Mają prawo mieć taką kulturę strategiczną. Nie mają obowiązku zaprowadzania demokracji liberalnej u siebie, ponieważ są osobnymi typami cywilizacyjnymi. Próbę zaprowadzania demokracji liberalnej w Afganistanie obserwowaliśmy przez 20 lat. Od 2001 do 2021. Z jakim skutkiem? Doskonale wiemy. W związku z tym ja jestem realistą, wiem, czym jest system kredytu społecznego, wiem, czym jest system zaufania społecznego w Chinach, wiem, czym są te miliardy kamer, wiem, jak to wygląda i wiem, jaki reżim sanitarny, jaką segregację sanitarną Chińska Republika Ludowa przyjmowała w latach 2019. Właściwie 2023, a nawet jeszcze po dziś dzień, jeszcze w niektórych regionach Chin można zobaczyć skutki tego. Więc ja nie upatruję w Chinach remedium na wszelkie zło, tak jak nie upatruję w relacjach z Rosją, bo wiem również, że reżim sanitarny był w Rosji.
Nie było go w Republice Białoruś, ale to nie oznacza, że ja traktuję nagle Republikę Białoruś jako największego przyjaciela Polski. I mówię, kochajmy się i nie mamy żadnych problemów w relacjach dwustronnych. No bo mamy. Mamy. To, o czym, to co dzisiaj obserwujemy, jest szalenie niebezpiecznym procesem dominacji korporacji ponadnarodowych. I to jest główny problem, że dzisiaj państwa narodowe stają się więźniami w systemie kredytu udzielanego w taki, a nie inny, często bardzo lichwiarski sposób. I to jest problem. Problem długu w relacjach międzynarodowych i problem uzależnienia państw narodowych od takich korporacji jak BlackRock, Vanguard, State Street. Tak? Pewnie jeszcze jedną byśmy dodali i mamy komplet funduszy inwestycyjnych, mamy komplet korporacji, które kontrolują całe gałęzie gospodarek. No przecież jak to się stało, że Europa potężna, która była kolebką cywilizacji przemysłowej, zdezindustrializowała się, przeniosła swoje fabryki do Azji, gdzie sytuacja była taka, że nie ma farmaceutyków, nie ma podstawowych kwestii, nie ma podzespołów, nie ma chipów, bo to wszystko jest produkowane gdzieś w Azji. Daliśmy się podporządkować za pusty pieniądz, pieniądz drukowany, pieniądz cyfrowy, sztucznie kreowany. Po odejściu od parytetu złota staliśmy się niewolnikami. Niewolnikami banków ponadnarodowych. Dlatego jeżeli tutaj pojawiają się koncepcje współpracy międzynarodowej, tworzenia kolegialnych ciał, takich jak ONZ, to musimy sobie zdawać sprawę, że jest to dzisiaj w totalnym odwrocie. Dzisiaj na tej arenie międzynarodowej dominują ponadnarodowe korporacje, gdzie bardzo często nie znamy nawet pełnej rady nadzorczej. Nie wiemy, gdzie te decyzje powstają. I to jest dzisiaj potężny problem. Uzależnienie państw narodowych od ponadnarodowych korporacji. Tutaj i Rosja, i Chiny mają przecież na swoim terytorium, a przynajmniej miały do niedawna, oddziały Międzynarodowego Forum Gospodarczego Klausa Schwaba. Tak? Przecież ostatnia książka Klausa Schwaba, Wielka Narracja, ma załącznik, gdzie są przedstawiciele w poszczególnych krajach. Przecież Międzynarodowe Forum Gospodarcze ma swoje siedziby także w Chinach. Więc tutaj nie bądźmy naiwni. To jest jeden z tych potężnych czynników, które powoduje dzisiejszy proces desuwerenizacji państw. Ale nie chcąc państwa tutaj zostawić z takim poczuciem, że nie mamy na nic wpływu, to jednak mamy. Bo możemy, tak jak watacha głosu obywatelskiego, powiedzieć dzisiaj głośno: brońmy gotówki, bo jeżeli nie będziemy mieli gotówki, jeżeli odetną nas od systemu, to nic nie zrobimy. W każdej sytuacji, tak jak kanadyjskich kierowców tirów odcięto od możliwości wypłacania gotówki w bankomatach, odsunięto od możliwości płatności kartami płatniczymi i właściwie stali się całkowicie pozbawieni możliwości protestu wobec lockdownów. Dlatego dzisiaj jedną z miar naszej suwerenności i jednym z naszych Westerplatte jest obrona gotówki. Dlatego my tak głośno mówimy, tak dla gotówki, tak dla złotówki. Dlatego tak głośno dzisiaj mówimy, to nie nasza wojna, bo umiemy, znając historię, cenić życie naszego narodu. I dlatego to jest nasze dzisiaj Westerplatte. To dzisiaj tutaj w domu handlowym Jubilat przy ulicy Krasińskiego 1 w Krakowie to jest jedno z naszych Westerplatte. To, że państwo jesteście obecni i że rozmawiamy o Polsce zamiast siedzieć w internecie, siedzieć gdzieś przed telewizorem. Wypełniacie państwo tutaj, już w tym momencie, te misje obrony Westerplatte, ale oczywiście ta misja się nie kończy w domu handlowym Jubilat, dlatego zachęcam do włączenia się, do niebycia pasywnym, do niewyszukiwania problemów, bo jak będziemy chcieli mieć problemy, to i zawsze je znajdziemy. Zawsze któryś polityk nam się nie będzie podobał. Zawsze powiemy, że jakiś komitet nie jest czymś dobrym. Widzę, że tutaj pan się tak wyrywa. Niech będzie to ostatnie pytanie z sali. Mamy taki problem. Zmieniliśmy tam rządy. Z rządu tak zwanej prawicy, albo tam prawicy zjednoczonej, na rządy
no, liberalną, to jakieś tam demokratyczne. Teraz tak, tylko że oni przejęli, ci liberalowie przejęli kontrakty zbrojeniowe w poprzedniej ekipy. Rozumiem się. Umów trzeba dotrzymywać. W związku z tym nowa ekipa, żeby się wytłumaczyć przed narodem z tych wydatków, to są wydatki kolendalne. Państwo zdają sobie sprawę z tego, a pan doktor Leszek najlepiej. Wydatki są kolendalne. Oni powiedzieli, że musimy to kupić, musimy ten cały szac, którego i tak, jakby nastąpiła wojna, nie dostaniemy, bo to nawet jeszcze nie jest w planach produkcyjnych, to nie stoi na rynku. Musimy to kupić, bo Putin może znalazł na myśl. I to się bardzo spodobało środowiskom tak zwanym patriotycznym, nie ubliżając nikomu, również temu środowisku. I nastąpiło tak, bo chcą nas puścić do wojny. I zaczynamy propagować wojnę, czyli realizujemy agendę rządu w tej sprawie. Chcą się bić, niech się biją. I teraz tak, mnie się przypomniał film, to był bodajże obywatel Piszczyk, jak gość poszedł, znaczy przypadkowo dostał się na Marsz Pendeków i dostał po ryju, poszedł na marsz bić Żydów, mimo że był największym przyjacielem Żydów. I teraz tak, pan doktor organizuje marsz 1 maja. No oczywiście będą tam stali ludzie na poboczach dróg i się pytają, w jakiej kwestii jest ten marsz? No nie chcemy iść na wojnę, a będzie jakaś wojna? To ja chcę iść, bo chcę bronić kraju. I w ten sposób następuje propaganda wojny zamiast depropagandy wojny. Czy środowisko nie wpadło w ten kołowrotek i kręci się jak mysz, bo to jest temat nośny, chcą nas wysłać na wojnę, a to przecież nie nasza wojna. Jasne, to nie nasza wojna, ale skoro to nie nasza wojna, to nie mówmy o niej. Dziękuję. Dziękuję, no na to pytanie już odpowiedziałem, bo jeden z panów tutaj na sali dokładnie poruszył ten temat. To, że nie będziemy my mówić o... Tylko, że my nie będziemy mówić o wojnie, to będzie prosty argument dla rządzących, że nie ma społecznego sprzeciwu. My nie robimy tego marszu codziennie, nie robimy go co tydzień. Środowisko Polskiego Ruchu Antywojennego robi go 2 razy w roku, plus kampania w mediach społecznościowych. To nie jest coś, co mogłoby eskalować jakąkolwiek narrację prowojenną. Tak, ale to mówimy o marszu Grzegorza Brauna. My robimy marsze liczniejsze. Zapewniam pana, zapewniam państwa, robimy zdecydowanie marsze liczniejsze niż korona. Każdy, kto był w Lublinie 10 marca widział, zresztą dzień wcześniej korona zrobiła w Warszawie, nasz marsz był 3-krotnie liczniejszy w Lublinie i myślę, że ten marsz, który będzie 1 maja, będzie również co najmniej 3-krotnie liczniejszy niż ten, który był ostatnio 6 kwietnia, ale to nie jest kwestia, żeby się licytować. To jest kwestia, tak jak powiedziałem, też częstotliwości. My robimy średnio 2 takie marsze w roku i wyraźnie mówimy, że chodzi o pokazanie władzy naszej niezgody. Jeżeli nie będziemy w ogóle akcentować tego, gdyby nie kampania, to nie nasza wojna, jestem przekonany, że władza zakupiłaby tego sprzętu jeszcze więcej. Jeszcze większa byłaby ta propaganda wojenna. Natomiast pokazanie kontry, że nie ma społecznej zgody, każe pewne rzeczy przemyśleć. Inicjatywa weta rezerwy, która wywołała taki popłoch wśród części establishmentu, wśród części także wojskowych. No bo co, jeżeli będzie mobilizacja i nikt na nią nie przyjdzie? Legalnie, podkreślam, legalnie, bo można uniknąć mobilizacji, znając luki w tym dziurawym prawie zrobionym przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc jeżeli na zasada nie mówcie nic, to może zamknijmy oczy, to może nas nie znajdą, no nie działa, po prostu nie działa. Spójrzmy na Słowację, spójrzmy na Węgry, spójrzmy na Czechy, na Słowacji marsze antywojenne zrobiły kapitalną robotę polityczną. Kapitalną, a zaczynali z takiego pułapu, jak my w ubiegłym roku w lutym. Na Słowacji Robert Fico doszedł do władzy między innymi na fali protestów antywojennych. I co? Można zmienić politykę? Można. Dlatego ja bym nie unikał marszy antywojennych, dlatego ja bym absolutnie nie unikał kampanii To nie nasza wojna. Szanowni Państwo, jest już późno, ja Państwu naprawdę jestem pod pełnym wrażeniem Państwa cierpliwości, Państwa zaciekawienia, wytrwałości, umiejętności skupienia i koncentracji. Dziękuję za tak
długi czas, który Państwo poświęcili dzisiaj, bo to już całkiem sporo. Zachęcam Państwa do kontaktu z Krzysztofem, który jest tutaj lokalnym w Krakowie koordynatorem. Krzysiu, jakbyś mógł numer telefonu do siebie podać, można sobie zapisać. Do Krzysztofa można przekazać wypełnione karty, ale można też wejść na stronę, jakbyś Krzysztof mógł napisać, głossilnejpolski.pl, pisane razem, głossilnejpolski.pl. Tam można pobrać kartę i można sobie zobaczyć adres do paczkomatu, do centralnego paczkomatu w Częstochowie, gdzie można nam wysłać paczkomatem do 24 kwietnia listy. Liczy się każdy podpis, każdy jeden. Wszystkich wolontariuszy naszych możemy uhonorować zgłoszeniem do pracy w komisji wyborczej, a tych najaktywniejszych możemy uhonorować pełnomocnictwem do zgłaszania ludzi do pracy na całą gminę. Czyli jeżeli ktoś naprawdę chce nam pomóc i chce podpisać się pod tymi hasłami, może zgłosić ludzi do pracy w komisjach na terenie całej gminy. To jest całkiem spory, że tak powiem, prawda, wachlarz możliwości, więc tutaj zachęcam do kontaktu głossilnejpolski.pl. Krzysztof Weronowski, koordynator, przewodniczący Okręgu Kraków Bezpiecznej Polski. Są także ludzie w białych bluzach, watacha Głosu Obywatelskiego, jest pani. Można się również zgłaszać. Zachęcam, nie bądźmy pasywni i powiedzmy to jeszcze raz na zakończenie. To nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.